W 61. odcinku podcastu No nie gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, grzańca i oczywiście zapnijcie pasy. Ajde. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy, jesteśmy znowu po raz kolejny po, po dość długiej przerwie. E, jednak tutaj e, muszę się usprawiedliwić, bo była ona przede wszystkim spowodowana e, moją czasową niedyspozycją, jeśli chodzi o, zwłaszcza jeśli chodzi o głos, e, trochę mm, miałem czas rekonwalescencji po. Po, po zabiegu, ale teraz już jest wszystko OK, Mam nadzieję, że nie słychać e, ża żadnej negatywnej zmiany. A jeśli są jakieś zmiany, to tylko, tylko pozytywne, bo tak, e, tak to miało być, a ciebie. A, się... a widzisz zdrowotnie, to i tak prawie dzisiaj nie nagraliśmy, bo przed przyjściem do ciebie tak. robiłem test. Na jedną chorobę, której nie wspomnę, bo nie byłoby zaraz afera, afera w komentarzach. Choroba, która według niektórych nie istnieje. Tak. Znaczy, mam nadzieję, że nikt nie, jakby nie wydedukował, że to jakaś kiła, czy cokolwiek innego, ale Ale, jest, no, tak. ale, ale, ten, ale jestem negatywny, więc, więc mogli, mogliśmy, to nagrać w końcu po dłuższym okresie. Tak. Na szczęście nas już nic nie nie dopada, by tak było dalej. I co tam słychać? Dużo się zmieniło, dużo się zmieniło w tej Polsce naszej. Zmienił się selekcjoner reprezentacji. To może najpierw selekcjoner reprezentacji zmienił się, jak, 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 ci, jak ci się podoba. Jak ci się to wszystko podoba. No bo są dwa zwycięstwa i dwa remisy, tak? Wyspy owcze 2-0, całe szczęście. Chociaż to wcale nie było takie oczywiste. No, 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 no nie, znaczy, tak świątecznie nawiązując, jest takie powiedzenie, że, że, że każdy Bigos smakuje inaczej. Ale akurat ten polski bigos, jeżeli chodzi o piłkę, to <grymne> zawsze smakuje tak samo <grymne> beznadziejne. No, to I, prawda. I no, nie widzę różnicy że w żadnej grze, przynajmniej. No, no, znaczy, próbuję wyrzucić z pamięci jakąkolwiek grę teraz. Dlatego nam ciężko było sobie to przypomnieć, bo, 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 bo to jest ta, ta technika wyparcia. Tak, tak, tak. tak no. no naprawdę. Yy zwłaszcza myślę, że mecz z Mołdawią, to był jeden, zakończył się wynikiem 1-1, to naprawdę pękały oczy, no. jak to się oglądało. No, ale jeśli chodzi, wiesz, o jeśli chodzi o reprezentację, czas reprezentacyjny, no to, no to myślę, ja wciąż szanuję, a zwłaszcza z tej perspektywy czasy Adama Nawałki, no to ten Bigos był taki lepszy, taki z, manda z, z, mandarynkami. z mandarynkami. Taki Bigos. Nie, <noise> 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 ja, ale i, ta, i tak... I tak, i tak. Najbardziej mi się podobał ten moment, jeżeli chodzi o samą kwestię reprezentacji, to ten moment, w którym już wiadomo, że, że nie awansowaliśmy bezpośrednio, no bo tam i, i Czechy, i Albania bodajże. No i tam trafiliśmy na Baraże i, i to było śmieszne, że zaczęli ludzie patrzeć, na kogo możemy trafić, czy tam była Walia, chyba Ukraina, tak, Włochy czy coś. już ludzie zaczęli się czy jesteśmy w stanie z nimi wygrać, jakie są szanse. Mhm. Nie? Ludzie tak sobie patrzą, jeden 1 przed chwilą było z Mołdawią, nie? A, my, a my patrzymy, czy mamy jakieś szanse z Włochami. Na przykład no, 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 jest to dość abstrakcyjne, jak, jak wygląda to. No, u nas nazywa się to dmuchaniem balonika i to prawie zawsze będzie działało, mimo, mimo tych remisów z Mołdawią 1-1. Jeden jeden to... To, to, to jest tak, że, że nawet jesteśmy totalnie na dnie, ale gdzieś ten dny, cały czas już tak leżąc, ale jeszcze, jeszcze coś tam ostatnim tchem ten, ten balonik. <grym i z górą> tak, jak, to, jak na tym memie z tym psem w, w płonącym, tak. niemce, <grym i z górą> it's tak, fajny Tak, tak, fine. <grym i z górą> tak. No dosłownie. No, to tak trochę, tak trochę faktycznie, faktycznie wygląda, ale w, w barażach na pierwszy ogień w 21 marca jest Estonia, więc. No i tam też kurczę. W ogóle my mamy takie szczęście z w wtedy. To jest w ogóle niesamowite, niesamowite, jakie mamy szczęście. Chociaż jeżeli, ciekawsze od futbolu jest na pewno to, co się dzieje wokół reprezentacji. No bo, o tak, tak bo, tak. bo te wszystkie przeboje alkoholowe. Tak. No, Pokazują naprawdę... powrót do lat 90., ale takich totalnie mm. lat 90. E, faktycznie, faktycznie tak. My tutaj też bez niczego tak Ta. siedzimy. Ta. <laughs> więc... więc... No, my, nie, my nie mamy żadnego konsula, którego możemy wysłać do Docha, żeby tam kupił <laughs> trochę. No. Tak z automatu chciałem powiedzieć, że to jest szokujące, czy to jest jakoś bulwersujące, ale z drugiej strony, czy po wyborze pana prezesa Kuleszy, ktokolwiek spodziewał się jakby innego sposobu prowadzenia. No to no że i... będzie taki hulaszczy <laughs> tryb bardziej. No właśnie, więc, więc wydaje mi się, że, 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 że trudno teraz udawać zdziwienie. No nie, no jakby no, 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 no wydaje mi się, że tam nad na drzwiami wisi to hasło nie ma futbolu bez alkoholu i, no, i raczej zresztą, każdy, każdy ma, ma to hasło w sercu. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No, jest, to, jest to taki oldschoolowy styl y prowadzenia związku. No tam by się, się, się przydał taki trener w stylu wuja. Tak. Taki, taki, który ma ten bidon, że jak, jak piłkarz pomyli bidon z bidonem trenera, to poczuje sporo procentów. No, no tak, no. Świętej pamięci Janusz Wójcik tutaj naprawdę by, naprawdę by pasował. Ale może by zmotywował tych chłopaków, tak, tak, Bo to tak, też tak. jest zarzut do, do odmiany do, do, do już samej reprezentacji, że, że brakuje takiego, takiego ognia, nie? Tak, w szatni. No, tak. Chociaż jak patrzyłem na te wy, wyimki tam z probieża, jak, jak tam z nimi rozmawia, to on jest trochę taki. No ale fujary do góry, to jest, wiesz, od razu ciągnie dużo. Go, golimy nie? frajerów. No tak. tak. No, 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 może, by się, może by się taki właśnie motywator typowy. Typowy przydał. Tylko, tylko właśnie, to, to trzeba trafić do zawodników, nie wiem, bo jak. Zależy, jakiego masz gracza. Bo pewnie, jak masz takiego glika, który gdzieś się wychował, na osiedlu, no to takiego podbudujesz, takim, właśnie, no. golimy frajerów czy no coś, tak. wiesz? Musisz go tak trochę, jak na jakieś, jakby wychodzi na jakieś KSW, czy coś, coś, tak. coś w tym stylu. No ale jak masz, masz jakiegoś, wiesz, Robercika na przykład, no to wydaje mi się, że chyba trzeba go zmotywować w inny sposób niż niż taki, no bo to pewnie będzie z jego perspektywy to wyglądało dosyć śmiesznie, no. No jakby całą pewnością ci wszyscy zawodnicy, którzy grają w wielkich klubach i później lecą samolotem właśnie z, z działaczami PZPN-u, którzy tam sobie chleją w trakcie lotu, czy tam między konferencjami, no to trochę z przymrużeniem oka muszą na to patrzeć i to tak trochę no trochę z takim zażenowaniem lekkim. No, no, no to na pewno. Na pewno na pewno tak. Co, jeśli chodzi, jeśli chodzi o wyniki reprezentacji, to raczej tutaj jakichś wielkich pozytywów nie można się doszukiwać. Co prawda dwa razy po 2-0 z Łotwą i z wyspami owczymi, ale to raczej raczej. No... No, ale taki był cały rok. No, mamy pewnie do, do tej prawie końcówkę roku. Mhm. Więc możemy podsumować, że ten cały rok był beznadziejny po prostu i, i no. nie patrząc na, na te tylko ostatnie mecze. No, a teraz, teraz te baraże, no zobaczymy co, co, co z tego wyniknie, o ile Estonia wydaje mi się, że jest do przejścia, no to w drugim podejściu jest albo Walia, albo Finlandia, tak? Więc... Dla działaczy nie... pewnie Finlandia by była lepsza. <słyska> Więc, więc tak, no tutaj, tutaj, tutaj nie byłbym taki. Znaczy taki dowcip, że mógłbym tam zostać jakimś działaczem na pewno. Taki, właśnie w takim stylu Wujaszczem. <gryzny> tak. Ta. Eee, dobra, no. Skoki. O skokach chyba nie ma za bardzo co gadać, bo tam też raczej nie za bardzo e, idzie chłopakom z tego, co, z tego, co tam trochę śledzę. E, wręcz idzie chyba najgorzej od, od, od dawna. Ale co, że na bóle? Normalnie skakane No raczej, raczej na bóle jest, jest, są skoki, jest. My mamy osobne mistrzostwa w skokach na bóle. Ale kiedyś yy, DSJ-ta się skakało, kto skoczy najbliżej. Tak, tak, tak. No to może nie, właśnie tak Może jest, akurat zmieniamy może konkurencję. Tak. Odwróćmy tabelę. <grym> Polacy no, na czele. No tak, to, to, to faktycznie, faktycznie tutaj jesteśmy, jesteśmy w tym dobrze. Więc, skoki narciarskie, myślałem, że tutaj ten, ten kącik będzie jakoś, jakoś bardziej rozbudowany, no ale niestety to, co oglądałem, to nie wygląda za dobrze. Nawet orzeł z zębu tam nie, nie, nie za bardzo mu idzie, więc no cóż, o no, jakimś Rioju, kobayashim, czy innym grane, no nie, grane no. rudzie nie będziemy mówili. Bo co, co, co to tam? Kogo to interesuje? Więc co tam, co tam jeszcze ciekawego? Dużo czasu minęło, ale im więcej czasu mija, tym, tym mniej się pamięta, co się ciekawego wydarzyło. No nie no, jakby. Y, głównie, głównie działo się polityczne rzeczy, o których nie chcemy tu rozmawiać, na pewno. Raczej, raczej unikamy y, tych tematów. Tak? Raczej to unikamy filmowo. No wiem, że ostatnio poleciłeś mi ten, ten nowy serial y, 1670? 1670, tak. Yy, obejrzałem pierwszy odcinek. Na razie mi się spodobał, mi się, bo mm. wydaje mi się, że to jest takie połączenie trochę do office z chłopakami z baraków. Tak, tak, tak. I yy, trochę takiego też powiedziałbym pytonowskiego humoru. Trochę tak. Znaczy, wy, 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 idealny taki serial, żebym tak sobie po piwku go obejrzał albo po, 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 po dobrym rumie, tak. po jakiejś bożkowie, tak. to tak wydaje mi się, że idealnie by wszedł. No. No. Nie, ma tam, nie ma tam żadnej konkretnej fabuły, a zresztą nawet ta, ta szczątkowa, która jest, no to no ona jest tylko taka, powiedzmy, bardzo. No tam jest tylko głównie zarysowanie postaci, tak, się tak, tak, po tak, prostu. tak. No. I, I raczej się to składa z takich gagów, ale naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem nawet tej warstwy tego, jak wygląda ta, ta wieś, jak wyglądają kostiumy że momentami to naprawdę wygląda na poziomie lepszym od Wiedźmina i, no. i tutaj naprawdę, naprawdę szok, bo to jest taki bardzo minimalistyczny serial, a, a mimo to nawet ten, te dalsze plany robią, robią fajne wrażenie, nie? I tak, bo tam to, to są te, też można takie... do, dostrzec sporo szczególików, że można drugi raz obejrzeć tak, i teraz do... coś zobaczyć, czego się nie widziało za pierwszym razem. Tak, no? dokładnie. I, I pod tym względem jestem, jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem, no bo Netflix nas raczej nie rozpieszczał pod tym względem i i... Ale może też dlatego, że nie miałem żadnych oczekiwań, może dlatego to tak, to tak działa, że, że do mimo wszystko w to były oczekiwania jakiegoś wielkiego kina, tak. A, a tutaj bierzecie zupełnie z zaskoczenia to. Co prawda, projekt bardzo powiedziałbym ryzykowny, no bo to raz, że w Polsce. Trudno o dobrą komedię, bardzo trudno. Trochę ten polski Day Office jest też przykładem całkiem, całkiem fajnej, fajnej komedii, ja się bardzo dobrze bawiłem. A jeszcze w wydaniu takim właśnie w stylu Monty Pythona, czyli nawiązanie do jakiegoś tam średniowiecza, czy tak jak była ta czarna żmija, tak? Z Rowanem Atkinsonem, taki brytyjski humor trochę nawiązujący do historii, śmiejący się z tej historii. To tego w Polsce mam wrażenie, że było bardzo niewiele, jeśli nie przypominam sobie jakiś takich dobry. Pamiętam, że kiedyś bez przerwy w telewizji leciało goście, goście. Tak, 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 no no, 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 no. To naprawdę, naprawdę fajny też, też serial. Ale tego yy, nie było w Polsce za wiele takich rzeczy, więc wyda, wyda, można powiedzieć, że to trochę taki, taki dziewiczy projekt, jakby odkrywający zupełnie, zupełnie nowe obszary w, w, polskim, w polskiej scenie. I naprawdę jestem pod wrażeniem, jak na taki, na taki pierwszy strzał. To sporo żartów naprawdę wchodzi i, i, i jest na poziomie. No, nawiązania do, do bieżących jakichś wydarzeń, no naprawdę, naprawdę wygląda, to, wygląda to bardzo fajnie i mam nadzieję, że będzie kontynuowane. Może wtedy... Ale może nawet właśnie ten mały budżet, to nie ma być z no nie, To ma być no. takie minimalistyczne. Takie właśnie jak The Office, nie? Gdzie, gdzie, gdzie tam jest to takie typowe dokumentary, nie? Naprawdę... Naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo, bardzo pozytywnie. Nie no, li, li, liczy się pomysł. No, wspom wspomnieliśmy o tym dsj to świetnie się bawiło w DSJ-ach -ta, grało, tak? tak Deluxe jumping. Też tam na pewno nie było wielkiego budżetu. Bardzo szanowaliśmy y, filmy, wściekłe pieści węża, Sarnie żmiwo. Tak. Y, przy to których przy, też się... przykład dobrej polskiej komedii. Dobrej polskiej komedii, na którą nie zostało <laughs> na nas sporo pieniędzy. No nie licząc pościgu. Tak, tak, tak. tak. Y... Więc, jakby to pokazuje idealnie, że to jest, no chodzi o to, żeby, żeby mieć dobry pomysł i, i, i to fajnie wszystko zaranżować, i, a, a kasa nie jest najistotniejsza. Szczególnie w komedii. Szczególnie w komedii nie jest, nie jest istotna ta kasa. No, no, to prawda, to prawda. No bo. To, ale tutaj właśnie, właśnie dlatego też jestem pod wrażeniem, że, że jest ta dbałość o szczegóły, że tam, gdzie. Gdzie potrzeba było jakby stworzenia tej scenografii, to ona jest naprawdę na poziomie, nie? I te kostiumy są fajne, I nie wygląda to tak, jak w koronie królów, że ktoś się owinął jakimś prześcieradłem starym. Ale czy ten... ty jesteś specjalistą od korony królów? Nie? Gdzie teraz w ogóle jesteśmy, w, w którym momencie? O Jezu, ja nie jestem już na bieżąco, wiesz? Znaczy ja przede wszystkim obejrzałem jeszcze za czasów całego Kazimierza Wielkiego obejrzałem. A później już nie. Teraz są w ogóle już ilonowie i tam dalej. Mhm. Więc nie, 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 nie. Nie jestem na, nie jestem na bieżąco. Ale na i można, nie wiem, który to już odcinek, bo to przecież nabijaliśmy się z Koroną Królów jakoś na początku tego podcastu, więc to już... No to nie już no, trochę, tego, tego... Trochę czasu minęło. Spodziewam się, że oni nie, nie odgrywają tego... Hmm. Znaczy czy się, że sezon obejmuje jakiś większy okres czasu niż jeden rok. No, ale to nie wiem, czy to dojdziemy do do do, do co do, do czasów współczesnych. <laughs> Dogonimy? Taki... Do <laughs> Będzie House of Cards. Taki... <laughs> Zobaczymy, może może tak, może tak. Wygląda to w porównaniu z takimi historycznymi serialami czy filmami w Polsce, to wygląda to w, tak w porównaniu naprawdę, naprawdę fajnie. Momentami parsknąłem dość tak solidnie, więc bawiłem się bardzo dobrze. Z takich rzeczy, co jeszcze czy coś jeszcze było ciekawego? Nie zaprosili nas niestety na premierę Kleksa, więc na Kleksa jeszcze czekamy. Nie, no. A chętnie bym poszedł. Ja prezentuję, że tam, tam pieniążek był. No ale tam musiał być pieniążek, żeby to wyglądało. No, Klasyka. No Musi być. No tak, no ale no to w, w każdym serialu, filmie, w którym masz jakieś tam elementy fantazy, mhm. no to musi tam być pieniądz. No, no, no nie możesz zrobić takiego smoka, jak w Pierwszej Wiedźminie na przykład, nie? No bo to od razu narażasz się na śmieszność po prostu. W takim, w czymś, w czym, w czymś, Takim, nie? Szczególnie po tylu. No wiesz, może wtedy w tamtym Wiedźminie jeszcze z. z, z kto grał Geralta wtedy? Żebrowski. O no, tak, dokładnie. Z, no. z samurajską kataną. Tak, tak. No i wtedy może jeszcze to jakoś dało się wytłumaczyć, no ale teraz już trochę ciężko. Ciężko. No, widać każde błędy, jakiegoś CGI czy, czy czegoś takiego, więc. Ale więc... jestem ciekawy, czy ktoś będzie w stanie i czy w ogóle będzie podjęta próba zastąpienia Janusza Rewińskiego w roli latającego Holendra. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. No wydaje mi się, że nie, no bo latający Holender to on akurat. <gulendera> bo, on jako no jedyny miał tor z gladiatora. No to naprawdę... Naprawdę, to no jest on naprawdę z... miał tors, miał tors. To jest jedna ze scen, którą jestem w stanie sobie czasami tak odpalić, tak, żeby ja też, ja też, żeby lubię. poprawić sobie humor, uwielbiam, uwielbiam i ten taniec, to jest, to jest taneczny absolut po prostu. Coś pięknego, naprawdę pod, pod tym scena. scena no wręcz wytatuowana na moich powiekach. No. Znaczy no, w, w, wydaje mi się, że nie mogą z tym walczyć. To jest trochę tak jak, jak z tym znachorem, Nachorem, że trochę, trochę jednak zmienili tak, tak, tak. Ten, no. ten historyczny moment yy, ogłoszenia całemu światu. Tak, pewnych, pewnych świętości się tak. po prostu nie, nie tyka. Nie? tak nie wiem, jestem ciekawy, czy to, w ogóle, czy to w ogóle zostanie jakoś tam, czy ten wątek latającego Holendra się pojawi, ale, ale naprawdę tutaj, panie Januszu, jak nas pan słucha, to klasa, klasa. Tak. Klasa, fantastyczny, fantastyczna scena. Coś jeszcze ciekawego się wydarzyło? Ja no teraz no, wiesz, wiesz, brudno, zimno, nic się nie dzieje tak naprawdę. Leżysz tylko pod kocykiem. Tak. I herbatę zimową pić. Turystycznie to też, na, co, co najwyżej na jaRmarku byłem. Jak zobaczyłem ceny, to wyjechałem zaraz. Ale na jakim? Gdańskim? Byłem na, na Gdańskim. Znaczy bardziej mnie przeraził tłum, po prostu ile no. było tam osób. ile było ludzi, nie, nie, nienawidzę, nienawidzę, ocieractwa i mm. tego wszystkiego. Ja byłem na Bydgoskim Jarmarku pierwszego dnia zresztą, więc też było dużo ludzi, ale dość miło sobie spędziliśmy czas. No, nie było jakoś tak tragicznie, żeby z, żeby tam nie dało się skorzystać. Znaczy widziałem, że po niektóre rzeczy to trzeba było postać w kolejce, ale my tak przeszliśmy głównie się napić, więc. No podobno w e... nabytgoskim Jarmarku było najtańsze grzone wino. Tak? No Bo ze no to właśnie wszystkich tak jarmarków. Nie, nie, nie zaskoczyło mnie strasznie, nie było paragonów grozy. Nie, nie było. <laughs> tak, tak zwanych paragonów grozy nie było. Co prawda, no wiadomo, że, że taniej sobie kupisz w wino Lidlu. w żabce i to, i No to przecież, nawet, w żabce, tak. nawet w żabce, nawet w żabce nawet w żabce taniej sobie kupisz. Ale no, no, no nie na tym rzecz polega, no wiadomo, że, 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 że no trzeba tam swoje odstać i swoje zapłacić. No trzeba być naiwny, żeby oczekiwać czegoś innego. Ale było całkiem, całkiem sympatycznie. Jarmark chyba, chyba nie wiem, jeszcze po świętach trochę będzie, więc zapraszam do Bydgoszczy, bo jest całkiem fajnie, jest gadający łoś, jak o. co roku. <laughs> więc i, i, jak ktoś lubi gadającego łosia, to w Bydgoszczy jest. To co? Jedziemy. Jedziemy, Jedziemy panowie! panowie. W ostatnim odcinku, gdy opowiadałem o sprawie Zemilcina, to pojawiły się gdzie niegdzie zarzuty, że było zbyt wesoło, że rechotów za dużo, że się śmiejemy z tego, że się śmiejemy z tamtego, że nie wypada się z takich rzeczy śmiać. No to w takim razie dzisiaj przychodzę z, ze sprawą, która, w której. No raczej nie będzie zbyt wiele. O, no okazów, właśnie myślałem, że będzie odwrotnie, że jest jeszcze śmieszniej. <laughs> nie, nie, nie. Sprawa, sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest takim, myślę, remedium na, na ostatni odcinek. Jeśli ktoś kogoś przytłoczył ten, ten, ten żartobliwy, żartobliwa atmosfera ostatniego odcinka, no to tutaj, tutaj raczej, raczej będzie, będzie odwrotnie. Jest to historia dwojga ludzi z ogromną pasją i energią, których przygoda życia została brutalnie przerwana. Celina Mruz na pomysł wyprawy do Peru wpada, czytając ponownie po latach książkę: Ryby śpiewają w Ukajali, autorstwa Arkadego Fidlera. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, bo wydany w 1935 roku reportaż od lat inspiruje polskich podróżników. Do skierowania się w rejony tego dopływu Amazonki. Fidler z humorem i lekkością opisuje w książce swoje przygody podczas wyprawy badawczej do Ameryki Południowej, która od wielu lat była jego marzeniem. Pomimo wielu zabawnych historii, podróżnik poświęca też sporo miejsca ogromowi krzywd i wyzysku, jakie tamtejsza ludność doznała z rąk białego człowieka. Opisy barwnej fauny i flory w amazońskiej puszczy, a także niepowtarzalnej kultury tamtejszych Indian potrafią naprawdę oczarować czytelnika. Tak też właśnie się dzieje w wypadku Celiny. Ona też postanawia zobaczyć a przede wszystkim usłyszeć tytułowe ryby śpiewające w Ukajali. Celina Mrus urodziła się w 1953 roku w Sopocie. Pierwsze kilka lat swojego życia Spędza właśnie w tym mieście mieszkając wraz z rodzicami i dwojgiem młodszych braci w mieszkaniu przy ulicy bohaterów Monte Cassino, czyli popularnym mąciaku. Gdy wciąż jest dzieckiem, cała rodzina przeprowadza się do Wrzeszcza. Tam wprowadzają się do mieszkania przy szkole, w której nauczycielką jest mama dziewczynki. Jej ojciec zajmuje kierownicze stanowiska w gdańskiej stoczni. Pracuje też w przyzakładowej zawodówce, a także od czasu do czasu oprowadza wycieczki po Gdańsku. To właśnie po nim mała dziewczynka dziedziczy zainteresowanie podróżami, tymi małymi i tymi dużymi. Uwielbia wraz z ojcem wędrować po ukochanym Gdańsku i dokumentować te małe wyprawy, ale też już jako nastolatka wyjeżdża z nim za granicę. Podróże na dodatek skłaniają ją też do nauki języków, która przychodzi jej z łatwością. Najpierw opanuje, opanowuje niemiecki. Później też angielski, francuski, portugalski, hiszpański. Praktycznie do końca życia e, będzie doskonalić się w jakimś języku obcym. Po ukończeniu liceum decyduje się na studia na Politechnice Gdańskiej. Pomimo tego, że nie ma dodatkowych punktów za pochodzenie ani pracę, to dostaje się na Instytut Hydrotechniki, gdzie uzyskuje stopień magistra. W grudniu 1977 roku pisząc pracę dyplomową o falochronach. Zaraz po studiach znajduje zatrudnienie w biurze projektów budownictwa morskiego Proimors, a później w Hydrobudowie, gdzie zdobywa uprawnienia budowlane. Jako inżynierka budownictwa, Celina nie ma zbyt wiele czasu na zagraniczne wojaże, ale gdy tylko ma możliwość wyrwania się z pracy na urlop, to poświęca ten czas właśnie na podróże. Gdy zimą na przełomie 1992 i 1993 roku wyjeżdża wraz z klubem narciarskim Uniwersytetu Gdańskiego na obóz. Na miejscu okazuje się, że nie ma wystarczającej liczby pokoi i chcąc nie chcąc, Celina zostaje zakwaterowana w pokoju z dwoma kolegami, Karolem i Jarkiem. Z tym drugim, ponad 10 lat od niej starszym, nawiązuje relację, która wkrótce przeradza się w uczucie. Przede wszystkim łączy ich pasja do aktywnego spędzania wolnego czasu i miłość do podróży. Jarosław e, przyszedł na świat 2 stycznia 1941 roku w Wilnie w rodzinie robotniczej. Po zakończeniu wojny jego rodzina przeprowadza się do Bydgoszczy. Taka przynajmniej jest wersja oficjalna. Wiele wskazuje jednak na to, że mały Jarek przyszedł na świat rok wcześniej, a jego rodzice zginęli wkrótce po jego narodzinach, przez co chłopiec wylądował w Sierocińcu. Tam Zostaje adoptowany przez Ignacego i Stanisławę Frąckiewiczów, którzy zaraz po wojnie przeprowadzają się do Bydgoszczy. Jarosław całe życie będzie rozważał kwestie własnego pochodzenia, mogąc tylko zgadywać, czy jest Polakiem, Litwinem, Rosjaninem, czy choćby Żydem. Być może właśnie te rozterki za kilka lat skłonią go do podróżowania i szukania własnej tożsamości. Gdy chłopiec uczęszcza do bydgoskiej szkoły podstawowej, jego rodzice się rozstają, a ten trafia pod opiekę matki, która utrzymuje się z renty. W domu Frąckiewiczów się nie przelewa, więc gdy tylko Jarek kończy liceum, podejmuje pracę w pomorskich zakładach budowy maszyn. Krótko po tym podejmuje naukę w studium nauczycielskim, które kończy z oceną bardzo dobrą, co pozwala mu na podjęcie pracy w szkole podstawowej, gdzie uczy prac ręcznych. Chce się jednak dalej rozwijać i uzupełnić wykształcenie, więc decyduje się na studia pedagogiczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Podczas nauki tam nie tylko otrzymuje z rąk rektora nagrodę Czerwonej Róży dla najlepszego studenta, ale także bierze ślub ze swoją pierwszą żoną, Teresą. Po ukończeniu studiów magisterskich w 1968 roku wraca na rok do Bydgoszczy, gdzie znowu pracuje w szkole podstawowej. Gdy jednak dowiaduje się, że na WSP w Gdańsku jest wolny etat w Katedrze Filozofii, postanawia złożyć podanie o przyjęcie na stanowisko asystenta. Zatrudniony tam zostaje już na początku 1969 roku i już po roku zostaje awansowany na starszego asystenta, a także otrzymuje obietnicę wyjazdu na studia doktoranckie do Związku Radzieckiego. W 1973 roku zostaje mu otwarty przewód doktorski, a 6 lat później. Jarosław Frąckiewicz broni swoją pracę doktorską, którą poświęca dialektyce Hegla. Przysiąknięte leninizmem kadry profesorskie PRL-owskich wydziałów filozofii nie są zbyt przychylne zainteresowaniom doktoranta, ale ten za każdym razem będzie się bronił, że, tu cytat, Marksizm zaczyna się od Hegla. Co zresztą. Utkwi w pamięci wielu jego współpracownikom, bo to był jego, taki, jego takiego tarcza do odbijania wszelkiego rodzaju e, posądzania go o to, że jakby jest nieprawomyślny w tym komunistycznym świecie. Twórczości wielkiego niemieckiego filozofa Jarosław Frąckiewicz poświęci zresztą całą swoją naukową karierę, aż do przejścia na emeryturę w 2006 roku. Jednak to nie codzienność uniwersyteckiego wykładowcy jest tym, co napędza Jarka. Gdy jest jeszcze dzieckiem wraz z bratem po raz pierwszy wsiada do kajaka na rzece Pasłęce podczas wizyty u wuja w Braniewie na Warmii. Od początku lat 70. kajakarstwo jest już wielką pasją Jarka. Udziela się wtedy w Bydgoskim Klubie Kajakowym PTTK, z którym bierze udział w licznych spływach, przede wszystkim na Brdzie. Z czasem wiosłuje po coraz bardziej wymagających rzekach, a także sam organizuje spływy, także te zagraniczne. Znajomi Jarka wspominają, że pomimo zamiłowania do trudnych i wymagających tras, ten nigdy nie lubił słowa ekstremalny, zawsze sprzeciwiał się niepotrzebnemu ryzyku. Stąd też klasyką organizowanych przez Jarka spływów są liczne tzw. przenoski. Tam, gdzie przepłynięcie jest niemożliwe lub niebezpieczne, ten wyciąga kajak z wody i targa go po prostu brzegiem. Niejednokrotnie po prostu rezygnuje, składa kajak i wycofuje się z obawy o zdrowie swojej i swoich kompanów, którzy traktują go z czasem jako mentora i przewodnika niejednego spływu. Podczas tych turystycznych wypraw Frąckiewicz słynie przede wszystkim z niekończących się zasobów optymizmu i uśmiechu, który dosłownie nie schodzi mu z twarzy. Podobno w tej kwestii wzorował się na greckim filozofie Demokrycie z Abdery, który twierdził, że śmiech leczy dlatego też bez przerwy zanosił się śmiechem. Jarek jest też znany z tego, że podczas spływów w jego plecaku zawsze znajduje się akordeon, z pomocą którego umila swoim towarzyszkom i towarzyszom wspólne wieczory. Jak wspominają, tu cytat, najpierw wchodziła harmoszka, potem Jarek. Ma przy tym niesamowity dar zarażania innych swoim pozytywnym nastrojem, wciągania nawet dopiero co napotkanych nieznajomych do zabawy. Podczas, podczas zagranicznych spływów jest w stanie oczarować tubylców piosenkami w ich języku. Śpiewa po rosyjsku, słowacku, ukraińsku, rumuńsku, włosku, a jego repertuar zdaje się nie mieć końca. Ponadto widok roześmianego, niewysokiego, siwobrodego mężczyzny, przygry przygrywającego na akordeonie, jest w stanie rozładować wszelkie napięcia czy niesnaski, które od czasu do czasu siłą rzeczy zdarzają się podczas takich wypraw. I faktycznie czytałem wspomnienia tych towarzyszy, właśnie Jarka, że, że nawet jak wynikały jakieś, jakieś takie nieporozumienia, które w normalnej sytuacji skończyły się nawet, skończyć by się mogły nawet jakimś tam szarpaniną czy coś, to nagle wchodził Jarek, zaczynał śpiewać jakąś piosenkę, nie wiem, z butelką wina, wszystkich częstował i, i od razu jakby emocje, emocje opadały. I faktycznie, faktycznie no trudno wyobrazić sobie, że ktoś chciałby. Nie wiem, wchodzić w zwarcie z kimś, kto jest tak wiecznie uśmiechnięty, roześmiany. W i... ogóle kto by chciał wchodzić w zwarcie z Jarkiem. <laughs> tak, tak, tak. No. Bardzo z tych wspomnień, jakby znajomych Jarka, pojawia się faktycznie taki obraz człowieka, który, którego no nie da się nie lubić. Celina po raz pierwszy bierze udział w spływie z Jarkiem na przełomie czerwca i lipca 1993 roku, pół roku po ich pierwszym spotkaniu na obozie narciarskim. Z czasem staje się nie tylko jego wierną towarzyszką, ale także sprawną organizatorką wypraw. O ile spływy polskimi rzekami nie są skomplikowanym logistycznie przedsięwzięciem, o tyle organizacja takiej wyprawy w kraju znacznie odleglejszym od Polski jest już wielkim wyzwaniem. Celina szczegółowo przygotowuje ich wspólne zagraniczne wyjazdy. Co prawda, Jarek na kwestiach sprzętowych i technicznych zna się jak mało kto, ale zdecydowanie nie jest typem takiego organizatora w sensie planowania wyprawy. Tak powstaje idealnie uzupełniający się duet, który zaczyna sięgać coraz dalej swoimi wyprawami. Ponadto Celina i Jarek w 1997 roku poznają małżeństwo Michalaków, Ani i Wieśka, z którymi doskonale się dogadują, i tak kształtuje się nierozłączny kajakarski kwartet. W takim składzie w 1999 roku płyną z ukraińskiego Mochylewa Podolskiego 275 km do mołdawskiego Dubosaru. W 2002 roku udają się do Buriacji, gdzie spływają jeziorem Bajkał i dalej rzeką Irkut. Wyprawa zostaje jednak przerwana, gdy kajak Celiny i Jarka rozbija się na skałach. W 2003 roku organizują wyjazd do Francji, gdzie spływają górskimi rzekami. Na temat tej wyprawy zresztą przygotowują prezentację którą przedstawiają podczas największego w Europie festiwalu podróżniczego Kolosy. Ich występ robi wrażenie do tego stopnia, że Celina i Jarek z tej imprezy wracają z nagrodą publiczności za najciekawszą prezentację. Rok później jadą do Rumunii, gdzie płyną rzekami Siedmiogrodu. W 2005 roku kwartet udaje się do Turcji, gdzie płyną 350 km rzeką Kızılırmak. Tam dokonują w kajakach drobnego udoskonalenia w postaci baldachimów chroniących ich przed piekącym słońcem. W następnych latach płyną też po rzekach między innymi Hiszpanii, Portugalii czy Włoch. W 2006 roku po 13 latach znajomości para postanawia się pobrać. Gdy w maju 2009 roku Celina przechodzi na wcześniejszą emeryturę, planuje wraz z Jarkiem skupić się na całego na podróżowaniu. Chcą jednak poświęcić się dalekim wyprawom, gdzie poprzeczka jest zawieszona odpowiednio wysoko. Uznają, że po Polsce i sąsiednich krajach zdołają jeszcze popływać do woli na starość. Póki co plan jest taki, by przez półtora roku poświęcić się podróżowaniu, a po upływie tego czasu rozważyć dalsze działanie. Celina rozważa nawet powrót do pracy, by dorobić do emerytury. Póki co jednak para koncentruje się na przygotowaniach do wyprawy. Plan jest ambitny, bo na tapecie jest wyjazd do Kanady i to na dwa miesiące od czerwca do sierpnia. Tam mają zamiar przepłynąć dystans ponad 600 km z Hartle Bay do Ottawy. Wiesiek i Ania rezygnują z towarzyszenia przyjaciółom w podróży, bo wyjazd jest dla nich zbyt długi i zbyt kosztowny. Mimo to jednak małżeństwo nie rezygnuje. Przed wyprawą do Kanady zakładają też bloga na stronie kajak.org, na którym szczegółowo opisują swoje przygotowania. Jak zwykle za wszelkie prace sprzętowe odpowiada Jarek, a przygotowaniem wyprawy od strony logistycznej drobiazgowo zajmuje się Celina. We, we wpisach w internetowym dzienniku on opisuje swoje zmagania z lekko poturbowanym podczas poprzedniego spływu kajakiem. Jak zwykle podczas takich prac próbuje dokonać przy okazji jakichś usprawnień technicznych. Tym razem jest dumny między innymi ze swojego pomysłu na zainstalowanie takich dodatkowych półeczek, które pozwolą mu mieć pod ręką aparat czy mapę. Celina do odmiany skupia się na ustaleniu dokładnej trasy spływu z zaznaczeniem najtrudniejszych lub niebezpiecznych miejsc. Dba, dba też o dopracowanie takich detali jak to czy kanadyjskie butle gazowe będą pasowały do ich kuchenki, jaką ładowarkę zabrać, by, by pasowała do tamtejszych gniazdek, zgłębia jakieś takie szczegóły łącznie z tym, jakie dzikie zwierzęta można spotkać po drodze. No, nawet na, na blogu opisuje, że, że tam doczytała, że e, w wypadku ataku czarnego niedźwiedzia należy zrobić to, to i to i tak się zachować, żeby jakby tam zminimalizować ryzyko. Dzięki ich wspólnym wysiłkom Wyprawa przebiega bezproblemowo, choć jest oczywiście bardzo wyczerpująca. Po powrocie z Kanady małżeństwo kuje żelazo póki gorące. Już w październiku tego samego roku udają się do Asuanu w Egipcie, gdzie Nilem planują dotrzeć w dół rzeki do Luksoru, oddalonego 220 km. Zaledwie 50 km przed dotarciem do celu, Celina i Jarek zostają jednak zatrzymani przez policję, która z troski o ich bezpieczeństwo odwozi ich do celu podróży. Para opisuje na blogu swoje rozczarowanie przerwaną wyprawą. Jak na prawdziwych optymistów przystało, są jednocześnie zadowoleni z tego, że będą mieli więcej czasu na zwiedzenie Luksoru. Swojego zadowolenia nie ukrywa zwłaszcza Celina, która w podróżach przede wszystkim ceni możliwość zwiedzania atrakcji o charakterze historycznym, a w tym egipskim mieście takich nie brakuje. Zresztą też widać taki kontrast między Jarkiem a Celiną, że Celina była raczej, miała cele takie turystyczne, zawsze planowała wyprawę pod względem e, ciekawych atrakcji, które można tam po drodze spotkać, a Jarek miał raczej cele takie typowo sportowe, miał raczej duszę. No, takiego sportowego Świ e, świra, no. że nie wiem, jak tam szli na jakiś, oglądać jakiś zamek, to twierdzi, że to po prostu tam kupa kamieni, nic ciekawego, ale jak jakaś fajna trasa, gdzie można się zmierzyć ze swoimi słabościami, no to, no to był zawsze bardzo, bardzo podekscytowany tego typu, tego typu rzeczami. Do kolejnej wyprawy inspiruje ich książka Kajakiem do Indii Wacława Korabiewicza, słynnego polskiego poety i podróżnika. Jego dokonania zresztą już nie pierwszy raz są wzorem dla Celiny i Jarka. W marcu 2010 roku na ich blogu pojawia się notka zapowiadająca wyjazd. Plan jest taki, by indyjską przygodę rozpocząć w mieście Jagadri i wiosłować około 200 km rzeką Jamuną w stronę Delhi. Na początku zadanie zdaje się być dość łatwe, jednak po zaledwie kilku kilometrach spływu okazuje się, że wody rzeki zostają zatrzymane przez Tamę i skierowane do wąskiego kanału. Cały plan już na samym początku nadaje się do śmieci. Mimo to Celina i Jarek nie dają za wygraną i wiosłują, wiosłują dalej wodami kanału. Ten jest wąski i co rusz zbudowane są na nim sztuczne progi, które praktycznie uniemożliwiają przepłynięcie takiego miejsca składanym kajakiem. Takie warunki wymuszają na podróżnikach kilka razy dziennie przenoszenie yy, kajaka lądem, by ominąć przeszkody. Na szczęście. Para robi furorę wśród miejscowej ludności. Jak później będzie wspominał Jarosław, tu cytat, w Indiach mieszka ponad miliard ludzi i każdy z nich chciał nas zobaczyć. E, Hindusi jednak nie tylko przychodzą poobserwować, ale też są bardzo skorzy do pomocy, dzięki czemu te liczne przenoski nie są aż taką udręką. Gdy para biwakuje, indyjscy towarzysze również nie odstępują ich na krok. Zwabieni, Ciekawością wypytują Polaków o szczegóły podróży, obserwują ich podczas codziennych zajęć, ale też częstują jedzeniem, oferują bezinteresowną pomoc, nocleg, a gdy ci odmawiają, nawet przynoszą im taką pryczę z domu, by mogli się wygodnie wyspać. Gdy Celina i Jarek nocują w pobliżu pól trzciny cukrowej, właściciel plantacji nawet organizuje im całodobową ochronę, by zapewnić bezpieczeństwo. Na fotografiach z wyprawy zachowają się liczne zabawne sceny, gdzie. Jarek na przykład siedzi na jakimś tam taborecie i się goli albo je posiłek, a wokół niego, nie wiem, tam kilkadziesiąt osób, które po prostu stoją i się przyglądają, więc, więc faktycznie ma dowody na to, że faktycznie robili furorę gdzieś tam na, no, 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 na tych indyjskich przedmieściach. Ta część spływu kończy się mm, na rogatkach miasta Karnal. Tam para Pakuje kajak i jedzie do Deli, by zaplanować dalszy ciąg wyprawy, no bo płynięcie jakimiś takimi wąskimi kanałami uważają za raczej bezsensowne. Pierwotne założenia, by zwodować kajak w stolicy i płynąć dalej do miasta Agra lub jeszcze dalej do samego Gangesu, okazują się niemożliwe do zrealizowania, bo tam też wody rzeki są odcięte przez tamę i skierowane do takiego samego kanału, więc nie ma za bardzo tutaj pola do, do działania. Finalnie Celina i Jarek podejmują decyzję, by autobusem udać się do miasta Deva Prajak i tam zwodować kajak na Gangesie, po czym po, popłynąć do miasta Rishikesh, znanego jako światowa e, stolica jogi. Tam zresztą w 1968 roku członkowie The Beatles. Oddawali się medytacjom transcendentalnym i skomponowali wiele piosenek, z których znaczna część trafiła na słynny White Album. No ale wracając do, do Celiny i Jarka. Na początku wiosłowanie odbywa się całkiem bezproblemowo, jednak do czasu po przepłynięciu Gangesem blisko 12 km o czwartej po południu Celina i Jarek schodzą na kamienistą plażę, wyciągają kajak na ląd na bezpieczną odległość kilkunastu metrów od wody. Przygotowują się do biwakowania, wstrzymują się jednak na razie z rozstawieniem namiotu, tak by nie przyciągać niepotrzebnych gapiów i robią sobie kawę. Ni, ni zowąt rozpętuje się wichura, która miota kajakiem po plaży jak szmacianą lalką. W pewnym momencie podnosi go w powietrze i rzuca w stronę rzeki. Gdy Jarek dobiega do brzegu, ich środek transportu już tonie w Gangesie. Skok do wody w tym miejscu byłby samobójstwem. Winnica, bo tak ochrzczony był kajak, idzie na dno, przekreślając plany Jarka i Celiny. Małżeństwo spędza w Indiach jeszcze kilka dni, po czym wracają w maju do kraju. Krótko po powrocie kupują nowy kajak, który zostaje ochrzczony imieniem Ganga na cześć przygód w Indiach, i jeszcze tego samego roku udają się na kolejną wyprawę. Latem w towarzystwie przyjaciół Ani i Wieśka udają się do Serbii, gdzie płyną rzekami ponad 300 kilometrów. W planach jest już jednak wielka przyszłoroczna wyprawa, która ma być spełnieniem ich marzeń. Jarek z Celiną nawet podczas tych kolosów, o których wspomniałem, czyli tego takiego festiwalu podróżniczego, jest na YouTubie cała ich prezentacja na temat tej wyprawy do Indii. Jest naprawdę bardzo ciekawa pod tym względem, że ta wyprawa totalnie się nie udała. Płynęli jakimiś takimi wąskimi rzeczkami, cały czas musieli ten kajak przenosić. Na koniec ten kajak im zatonął. A prezentacja jest w ogóle bardzo ciekawa pod względem takim podróżniczym. Mają naprawdę fajny vibe taki z publicznością. Publiczność się cały czas śmieje, bo, bo Jarek, tą, tą całą jakby. Zresztą i Celina i Jarek prowadzą tą narrację. Obracają jakby tą całą wyprawę w jeden wielki żart. Więc. Ludzie nawet już później wspominają, że, że oni byli w stanie wrócić z wyprawy, która okazała się totalnym fiaskiem i jeszcze zebrać największe, największe brawa od publiczności. Ludzie tam jakieś mega wyprawy organizowali, a oni zatopili swój własny kajak w wyprawie, która się totalnie nie udała i do, dostali jeszcze na koniec nagrodę publiczności za najlepszą prezentację z tej wyprawy, więc potrafili te swoje przygody. Nawet nieudane, jakby obracać, to ta filozofia taka jarka, nie? Czyli, czyli właśnie obracanie wszystkiego w żart, robienie ze wszystkiego, jakby mówił zawsze, nic się nie stało, dobra nasza, nie? To jest może być taka metafora od tego, o czym rozmawialiśmy odnośnie komedii na samym początku. Tak, tak, tak. no. Że jak coś dobrze sprzedasz, jest śmieszne, to jest śmieszne. Po do... prostu nie musisz bulić nie wiadomo jakiej kasy, dokładnie, żeby polecieć też... do Brazylii i tam zrobić coś D fajnego. Do, dokładnie, ale też fantastyczną, fantastyczną takim yy, taką jakąś lekcją, którą można się nauczyć od Jarka, właśnie między innymi oglądając tą prezentację, też ją tam podlinkuję pewnie w, w, w opisie. Że jakby wyciąganie pozytywnych jakichś doświadczeń i, i pozytywnych emocji nawet ze swoich porażek, nie? To naprawdę, to naprawdę fantastyczna rzecz i, 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 i robi, to, robi to wrażenie naprawdę, gdzie, gdzie starszy człowiek, który... Pewnie nie ma jakichś nieograniczonych środków, jedzie do Indii i ma zaplanowaną zaprawę, wyprawę, która totalnie mu nie idzie, i jest w stanie się z tego cieszyć i, i, i wrócić z uśmiechem na twarzy. To, to jest naprawdę fantastyczna rzecz. No ale właśnie wracając do tej, do tej wyprawy, która ma być takim w sumie zwieńczeniem i yy, y, y, y takim opus magnum podróżniczym. To pierwotnie na etapie przygotowań opcji jest kilka. Celina i Jarek rozważają kilka krajów. W grę wchodzi między innymi Meksyk, dochodzą jednak do wniosku zresztą po konsultacjach z innymi podróżnikami, że bezpieczniejszym wyborem będzie Peru. I trzeba przyznać, że decyzja ta wydaje się być bardzo słuszna, bo w Meksyku w 2011 roku zanotowano 23,5 zabójstwa na 100 tysięcy mieszkańców. Podczas gdy w Peru ten wskaźnik tego samego roku wynosi zaledwie 5,4. Czyniąc ten, ten kraj no już od wielu lat jednym z najbezpieczniejszych w Ameryce Południowej. Co prawda większość krajów europejskich może się pochwalić lepszym wynikiem, np. w Polsce było on na poziomie 1,1, w Niemczech 0,91, we Francji 1,35. No to np. Estonia, Litwa czy Mołdawia mają już te wskaźniki na poziomie porównywalnym z Peru. A dla odmiany Rosja w tym samym czasie miała go na poziomie 11,3, więc była praktycznie jakby dwa razy bardziej niebezpieczna od, 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 od Peru. Znaczy pod względem zabójstw przede wszystkim. Tym razem Ania i Wiesiek również rezygnują z wyjazdu. Przeciwna wyprawie jest zwłaszcza Ania. 13 marca 2011 roku, nieco ponad miesiąc przed wylotem do Peru. Ma miejsce 13 ogólnopolskie spotkanie podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli wspomniane przeze mnie wcześniej kolosy. Podczas tej imprezy Jarek prowadzi seminarium dla uczestników pod tytułem Podróże III wieku, podczas którego zachęca i mobilizuje seniorów do odkrywania świata i zapewnia, że na podróże nigdy nie jest za późno. Gdy nadchodzi finał wydarzenia i rozdanie nagród, zostaje on wyróżniony przez kapitułę konkursu nagrodą specjalną. Jest to już zresztą jego trzecia nagroda na kolosach. Zresztą, chyba do dzisiaj jest on. Jarek jest najbardziej docenioną jakby osobą przez, przez kolosy, bo chyba ma właśnie trzy nagrody, trzy nagrody publiczności i chyba nikt inny takiej, takiej ilości nagród nie, nie otrzymał. Gdy 13 marca staje wraz z Celiną do zdjęcia, prezentując nagrodę. Fotografia kilkukrotnie nie wychodzi. Znany ze swojego optymizmu i wiecznej wesołości Jarek, tym razem jest dziwnie przygnębiony. Dopiero za którymś razem udaje się przekonać, do go, przekonać go do uśmiechu na zdjęciu. Nie jest to zresztą jedyna relacja dotycząca tego, że przed wyjazdem do Peru mógł go trapić jakiś dziwny niepokój. Krótko przed wylotem Celina i Jarek organizują spotkanie z przyjaciółmi w wielitkowskiej tawernie Clipper. Robią tak zresztą przed każdym zagranicznym wyjazdem. Tym razem Wiesiek zauważa, że Jarek zdaje się nie podzielać entuzjazmu Celiny związanego z nadchodzącą przygodą. Później w wywiadzie powie, że czuł, jakby Jarek żegnał się z nim na zawsze, tak jakby już mieli się nigdy nie zobaczyć. Podobnymi odczuciami po podzieli się Janusz, inny kolega pary. Gdy spotykają się na kawie krótko przed wyjazdem, Celina pełna emocji opowiada o szczegółach nadchodzącej wyprawy, podczas gdy jej Mąż zdaje się być jakiś dziwnie nieobecny. Gdy mężczyźni rozmawiają na osobności, Jarek mówi mu, że Peru będzie ich ostatnią dużą zagraniczną podróżą. Jednocześnie żałuje, że nie może wziąć udziału w spływie na Wiśle, który odbywa się w tym samym czasie. Być może Jarek obawia się zwłaszcza trudów podróży, preferując jednocześnie spływy w większej grupie. Jest przecież duszą towarzystwa. 20 kwietnia 2011 roku na ich blogu pojawia się zapowiedź dwumiesięcznej wyprawy i zaczyna się tymi słowami: Tu cytat. Po przeczytaniu książki Arkadiego Fiedlera, Ryby śpiewają w Ukajali, decyzja była jedna. My też chcemy usłyszeć ryby śpiewające w Ukajali. Ruszamy więc do Peru. Koniec cytatu. Sześć dni później, tuż po świętach Wielkiej Nocy, Celina i Jarek wsiadają w Gdańsku na pokład samolotu do Frankfurtu. Z którego lecą do São Paulo w Brazylii, a stamtąd przesiadają się na połączenie do stolicy Peru, Limy. Przez cały czas są w kontakcie SMS-owym i mailowym z koleżanką Krystyną, która pomaga im z Polski, a także uzupełnia wpisy na blogu. Pierwsze dwa tygodnie wyprawy są zaplanowane z pominięciem wiosłowania. Para najpierw jedzie z Limy do Cusco autobusem. Co prawda, można tę drogę przebyć samolotem w godzinę, ale zarówno Celina, jak i Jarek mają dobre powody, by wybrać akurat ten środek transportu. Z, z rozbrajającą szczerością e, piszą na swoim blogu, że ona chce nasycić oczy pięknymi andyjskimi krajobrazami, za to Jarek chce sprawdzić, czy faktycznie pasażerowie busa e, na tym połączeniu sikają pod siedzenia. Tak jak w czytanej przez niego relacji. Rzekomo. No było to długie połączenie i nie było tam żadnych takich miejsc, w, którym, w których można się zatrzymać na, na toaletę i po prostu pasażerowie są zmuszeni do, do sikania pod siedzeniami. Później się okaże, że ta relacja była już sprzed tylu lat, że trochę ten transport zdążył się unowocześnić, i w, to, w autobusie była po prostu zwykła toaleta. Po 22 godzinach jazdy bez ani jednego postoju trafiają do Cusco, miasta położonego na wysokości 3326 metrów nad poziomem morza. Przez 10 następnych dni włóczą się po okolicy, zwiedz zwiedzając inkaskie zabytki i racząc się peruwiańską kuchnią. Są zachwyceni przebiegiem wyprawy. Jeden z SMS-ów do Krystyny kończą słowami: Niech żyje Peru. 10 maja rozpoczyna się kolejny etap peruwiańskiej przygody. Celina i Jarek jadą w 8 godzin autobusem do miasta Kilabamba położonego nad rzeką Urubamba. Po krótkich przygotowaniach, 13 maja, kilkadziesiąt kilometrów w dół rzeki w miejscowości Iwocote, Ganga, czyli wspomniany kajak, w końcu trafia na wodę. Stamtąd w przeciągu kilku następnych dni planują dopłynąć do Oddalonego blisko 400 km miasta Atalaya. Przed wypłynięciem wiadomości do Krystyny, Jarek pisze, że Celina szczegółowo prześledziła drogę, którą mają przebyć, i obawia się zwłaszcza zdradliwego kanionu Pongo de Manik, który zyskał sławę dzięki filmowi Fitzcaraldo Wernera Herzoga, gdzie statek pasażerski płynący Urubambą obijał się o skaliste brzegi rwącej rzeki. Zresztą polecam film Klaus-Kiński. Gratam tam, gra Klaus-Kiński jest to jeden z moich ulubionych aktorów. Niestety był strasznie złym człowiekiem, ale, ale aktorem jest naprawdę nieziemskim. On między innymi grał też w filmie Nosferatu, w filmie Agirę Gniew Boży. Naprawdę polecam film, bo Fitzcarraldo jest naprawdę świetnym, świetnym filmem ale Zresztą w ogóle kino Wernera Herzoga to, jest, no, to są świetne rzeczy. No i tam jest właśnie taka scena, gdzie statek y, głównego bohatera y, płynie urubambą i y, to Pongo de Manique jest jedną z takich najbardziej zdradliwych miejsc na, na rzece. Pierwszy dzień w kajaku nie przynosi większych niespodzianek. Małżeństwo biwakuje jeszcze przed Pongo de Manique, by zachować siły na na ten trudny etap. Następnego dnia, gdy wypływają w okolice kanionu, okazuje się, że wody Urubamby są w tym miejscu tak wzburzone i niebezpieczne, że wrażliwa ganga może się nawet połamać na kawałki. Załoga dużej łodzi motorowej namawia Celiny i Jarka, by załadowali się z kajakiem na ich pokład i przepłynęli tak najtrudniejszy fragment. Małżeństwo słucha rad tubylców, nie chce ryzykować. Zaraz za kanionem Celina i Jarek wodują gangę z powrotem na rzece i płyną jeszcze przez 3 godziny, by około godziny 15 rozpocząć biwak. Kilka następnych dni upływa im na wiosłowaniu w dół Urubamby. Są zaskoczeni trudnymi etapami, gdzie rzeka jest pełna wirów i kipieli, ale także tym, jak sprawnie udaje im się pokonać te odcinki. Wtedy też para zostaje nagrana przez ekipę filmową realizującą materiał promujący rejon Urubamby jako atrakcyjny turystycznie. i z perspektywy wydarzeń, które, które wkrótce będą miały miejsce, można uznać to za wielką ironię losu. Zresztą materiał ten do dzisiaj jest dostępny na YouTubie, na. na... To jest kanał chyba jakiejś organizacji turystycznej peruwiańskiej. I, i tam Jarek z, z Celiną są uśmiechnięci i machają do, 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 do kamerzysty. No, widać, że, widać, że bardzo im się, bardzo miło spędzają tam czas. I jakby faktycznie tacy uśmiechnięci ludzie byliby świetną reklamą tego, tego terenu, gdyby nie wydarzenia, które niedługo będą miały miejsce. Po drodze. Odbywa się też y, ciekawe spotkanie z miejscową ludnością, które para opisuje za pośrednictwem Krystyny na blogu. Podczas jednego z, bi z biwaków, gdy Celina i Jarek rozbijają namiot przy brzegu rzeki, przychodzą do nich mieszkańcy pobliskiej wsi z szefową wioski na czele. Tubylcy jednoznacznie wyrażają swoje niezadowolenie z ich pobytu w tym miejscu. Mówią, że plaża jest własnością ich wspólnoty i biwakowanie na niej jest zabronione. Para podróżników oczywiście nie śmie się sprzeciwiać gospodarzom, grzecznie przeprasza za swoje zachowanie, pakuje bagaże i wsiada do kajaka, by popłynąć dalej w poszukiwaniu innego miejsca na rozbicie obozu. Po kwadransie wiosłowania zauważają jednak, że w pośpiechu nie zabrali ze sobą torby z wózkiem niezbędnym do transportowania ich dobytku. Jak się szybko okazuje, popłynięcie w górę wartkiej rzeki jest niemożliwe. Dobijając więc do brzegu i wracają piechotą do miejsca, w którym zostawili zgubę. Tam jednak okazuje się, że po torbie nie ma śladu. Celina i Jarek nie chcą tak późną porą niepokoić mieszkańców wioski, więc decydują się na przepłynięcie na drugi brzeg rzeki, by tam przenocować i rano udać się w poszukiwaniu zaginionego bagażu. Gdy przy czołowych lampkach jedzą późną kolację, zauważają, jak po drugiej stronie rzeki. Czterech mężczyzn wsiada na łódź motorową i płynie w ich stronę. Grupa nie ma złych zamiarów, wypytuje grzecznie, dlaczego ci wciąż są w okolicy, więc Celina, przepraszając, informuje ich o niefortunnym zdarzeniu. Tubylcy okazują zrozumienie, pozwalają pozostać parze podróżników na miejscu i proszą, by ci zgłosili się po zgubę we wiosce następnego dnia. Gdy na zajutrz Polacy. Przychodzą do osady. Zgodnie z ustaleniami zostaje im wręczona zaginiona torba. Jarek udaje się do niewielkiego sklepiku we wiosce, gdzie ku jego uciesze można kupić piwo. Stawia więc kolejkę Indianinowi Segundo, który im pomógł i tam jakby dostarczył im tę torbę. Zresztą tam jest opis całego tego wydarzenia. Celina w ogóle się wiesza tym Indianom na, na ramiona. Bardzo im dziękuję. I w ogóle z takiego trochę jakiejś też wid... Wi to jest właśnie przykład tego, jak byli w stanie. Jakieś takie niesnaski, jakieś takie spięcia, obrócić w, w finalną scenę, gdzie razem piją piwo i w ogóle jest y, wszystko, y, jakby cała, cały potencjalny konflikt jest załagodzony przez taką y, multikulturową, multikulturowe zrozumienie, międzykulturowe zrozumienie i takie, pomimo że Celina oczywiście mówiła po hiszpańsku i była z nimi w stanie się zrozumieć, no to jakby taka życzliwość jest ponadjęzykowa i ponadkulturowa 25 maja Celina i Jarek trafiają do miasta Atalaya to w tym miejscu Urubamba łączy się z rzeką Tambo tworząc rzekę Ucayali tam trafiają do hoteliku La Nueva Vida co po hiszpańsku oznacza nowe życie dopiero później okaże się jak bardzo symboliczna była ta nazwa Stamtąd wysyłają kilka wiadomości do Krystyny, korzystając z faktu, że po raz pierwszy od dłuższego czasu mają dostęp do internetu. 26 maja wysyłają SMS-a, w którym informują koleżankę, że wkrótce rozpoczynają spływ na Ukajali. Później okaże się, że brali pod uwagę zakończenie spływu już w Atalai, najwidoczniej jednak dochodzą do wniosku, że wyprawa przebiega na tyle gładko, że grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Finalnie w SMS-ie do Krystyny informują, że jeśli uda im się w ciągu tygodnia dotrzeć do wioski Bolonezji, to popłyną dalej aż do miasta Pukalpa, gdzie mają zakończyć spływ i polecić samolotem do Limy. A stamtąd tą samą drogą mają wrócić do Polski 21 czerwca. Ku zaskoczeniu Krystyny, a także osób śledzących bloga, wiadomość 26 maja jest ostatnią, jaką otrzymuje od małżeństwa podróżników. Wszyscy oczywiście starają sobie jakoś tłumaczyć, jakoś racjonalizować to, że być może Celina i Jarek uszkodzili lub zgubili, te zgubili telefon, albo przez dłuższy czas nie mieli zasięgu. Gdy jednak 21 czerwca o godzinie 17.35 na gdańskim Rembiechowie ląduje samolot z Frankfurtu, szybko staje się jasne, że na pokładzie nie ma ani Celiny, ani Jarka. Obecna na lotnisku Krystyna dzwoni natychmiast do brata Celiny, Bogumiła, ten... Jest gotowy, czeka na telefon przed komisariatem policji, by jak najszybciej zgłosić zaginięcie siostry i jej męża. Jednocześnie Krystyna informuje też o sytuacji środowisko gdańskich podróżników, w tym Michała Kochańczyka, słynnego gdańskiego podróżnika i publicystę, co pozwala nagłośnić sprawę i uruchomić kontakty w samym Peru. Już 22 czerwca pojawia się pomysł, by nie czekać na działania polskich służb dyplomatycznych i równolegle Zorganizować własną akcję poszukiwawczą. Następnego dnia zawiązuje się grupa składająca się z przyjaciół i członków rodziny Jarka i Celiny, mająca na celu koordynowanie wszystkich działań. Dołączają do niej też wybitni kajakarze Piotr Chmieliński i Andrzej Piętowski, mający ogromne doświadczenie i wiedzę w temacie pływania po rzekach Amazonii. Warto zresztą. Sprawdzić sobie ich, ich dokonania, bo zwłaszcza tutaj pan Piotr Chmieliński jest no, jednym z najwybitniejszych takich amazońskich podróżników. Rozważane są różne warianty. W końcu Michał Kochańczyk kontaktuje się z Tomaszem Surdelem, polskim dziennikarzem mieszkającym w Buenos Aires, z zapytaniem, czy ten mógłby udać się do Peru, by nadzorować akcję poszukiwawczą. Dziennikarz wycenia koszt podróży do amazońskiej dżungli na 2500 dolarów, na co zgadzają się członkowie grupy. By nie czekać na zebranie potrzebnych środków, Piotr Chmieliński decyduje się bezzwrotnie przekazać na rzecz akcji 500 dolarów, a pozostałe 2000 zastawia grupa podróżnicza Cano Andes, na czele której stoją Chmieliński i Piętowski. Ta kwota jest do zwrotu, gdy uda się pozyskać środki z innych źródeł. Trzy dni później na konto Surdela trafiają jeszcze 23 tysiące złotych ze zbiórki nagłośnionej w internecie. Mają one pokryć dalsze koszty całego przedsięwzięcia. Gdy 25 czerwca sprawa zaginięcia polskich kajakarzy trafia do licznych mediów, z bratem Jarka kontaktuje się też Mirosław Reiter, polski językoznawca mieszkający od kilku lat w Peru. Reiter oferuje swoją pomoc. Mówi też, że lokalne władze uruchomiły własną akcję poszukiwawczą i że doniesienia o zaginięciu pary Polaków pojawiły się w prasie i telewizji. Sam Reiter z pomocą swojego kolegi Ronalda Suareza dba też o to, by miejscowe radio nadało w językach plemion zamieszkujących brzegi Ukajali i Urubamby stosowne, stosowne komunikaty kierowane do liderów tamtejszych społeczności. Jeszcze tego samego Dnia Mirosław Frytera ma kolejne wieści. Wszystko wskazuje na to, że przebieg wyprawy Jarka i Celiny nie odbiegał w żaden sposób od tego, o czym pisali na swoim blogu. To znaczy, no, nie wyszły na jaw żadne rzeczy, które mogliby, nie wiem, jakoś zatajać czy coś w tym, w, tym, w tym stylu. Ludzie, którzy mieli z nimi kontakt w Atalai, wspominają, że para była bardzo uprzejma, uśmiechnięta i życzliwa. Jednocześnie znajdują się też świadkowie, którzy pamiętają, jak Polacy wodowali kajak na Ukajali i płynęli dalej w dół rzeki. Policja przesłuchuje też świadka, który na wysokości Santa Rosa, jakieś dwie godziny poniżej Atalai, napotkał na płynących kajakiem kobietę i mężczyznę. Dzięki tym doniesieniom w grupie poszukiwawczej pojawia się cień nadziei, czyli jakby ten plan, o którym oni wiedzieli, ten plan został zrealizowany, tak? czyli wypłynęli, zatajali w stronę tej miejscowości Bolognezji, z której dalej chcieli płynąć do tej Pukalpy. 1 lipca Tomasz Surdel wylatuje do Peru. W Limie spotyka się z polskim konsulem Dariuszem Latoszkiem, który przekazuje mu list polecający od ambasady RP. Udaje mu się też zdobyć kontakt do peruwiańskiej marynarki wojennej. 4 lipca Surdel udaje się do Pukalpy, miasta właśnie, w którym Celina i Jarek mieli zakończyć spływ. Tam spotyka się z generałem peruwiańskiej policji oraz kontradmirałem marynarki wojennej, który... Bo oni, jakby, wspólnie odpowiadają za organizację tych poszukiwań. Ci oferują grupie poszukiwawczej swój sprzęt, łodzie i swoich ludzi, ale domagają się pokrycia kosztów paliwa. W Pukalpie, stąd też właśnie się tam dość spora kwota tych, tych dodatkowych jakby pieniędzy, które tam trafiły do, do Surdela. W Pukalpie do Surdela dołącza też wspomniany kolega Reitera. Ronald Suarez, będący Indianinem Shipibo i działaczem ruchów autochtonicznych. Jego pomoc w roli tłumacza, mm, takiego jakby no, koordynatora tych, tych wszystkich działań przewodnika, okaże się nieoceniona. 6 lipca w środę Tomasz Surdel w towarzystwie Ronalda Suareza ląduje w Atalai. Następnego dnia spotykają się z miejscowym komendantem policji. Najprawdopodobniej, no niezależnie od tych działań, kilka godzin później z Pukalpy przylatuje specjalny oddział, tak zwany Komando Verde, specjalizujący się w działaniach na terenie dżungli. I nocą udaje się w dół rzeki. Było to spowodowane praktycznie prawdopodobnie tym, że zgłosił się do nich świadek, który no, miał jakieś tam informacje, które, które no, okazały się y, 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 bardzo prawdopodobne, i dlatego też to działanie, właśnie Komando koma Verde. Już w piątek po południu oddział wraca z trojgiem zatrzymanych w charakterze świadków. W wiosce Aririka nad Ukajali, funkcjonariuszom udaje się też odnaleźć i zabezpieczyć przedmioty, najprawdopodobniej należące do Celiny Jarosława. Surdel przesyła zdjęcia dowodów do Michała Kochańczyka w celu identyfikacji, ale już na pierwszy rzut oka widać, że należały one do zaginionych. Wśród nich jest paczka haczyków wędkarskich, tenisówki bez sznurowadeł, ładowarka do telefonu komórkowego podpisana jako ładowarka Agnieszki. Celina ją pożyczyła przed wyjazdem od swojej koleżanki. Na zdjęciach jest też przewodnik po Peru i Boliwii z odręcznymi notatkami, kremy z polskojęzycznymi etykietami, a także okulary należące do celiny. Wtedy też w doniesieniach na temat zajść nad ukajali pojawia się tajemnicze hiszpańskie słowo. Pisztako, które okaże się kluczowe w zrozumieniu tego, do, do czego doszło nad Ukajali. O ile ktoś nie interesuje się wierzeniami andyjskich plemion indiańskich albo nie czytał powieści Lituma, noblisty Marii Vargasa Liosy, to najprawdopodobniej słyszy to słowo po raz pierwszy. Na pierwszy rzut oka, pisztako to mityczny stwór podobny do wampira lub zombie, o którym opowieści w sposób oczywisty. No nie należy traktować poważnie. Okazuje się jednak, że przekaz ten jest wciąż żywy w niektórych rejonach Amazonii. Wraz z przybyciem na tamte tereny kolonizatorów, wśród tamtejszej rdzennej ludności narodził się mit demonicznego obcego, który ewoluuje wraz z biegiem lat. Do dziś jest on personifikacją lęków i traum, związanych z działalnością białego człowieka. Według badaczy, zresztą uprzedzenia te wciąż są podsycane przez wydarzenia choćby z końca XX wieku, gdy na terenie Peru działała partyzantka Świetlisty Szlak. Wtedy rdzenna ludność, niechcąca podporządkować się narzuconym przez organizację rewolucyjnym ideałom, była tępiona przez partyzantów. Jednocześnie peruwiańska armia, posądzająca tę samą ludność o współpracę ze Świetlistym Szlakiem, dokonywała mordów we własnym zakresie. Tym sposobem w przeciągu 20 lat konflikt pochłonął około 69 tysięcy ofiar, z czego mniej więcej 3 czwarte to Indianie Keczuła. W tym czasie doniesienia o działalności Pisztakos nasiliły się i ewoluowały tłumacząc masakry aktywnością andyjskiego Monstrum. Czyli te wszystkie traumy i lęki zostały jeszcze bardziej pogłębione i w pewien sposób ewoluowały. Otóż Pisztako to z pozoru niegroźny człowiek, starszy, biały, siwowłosy mężczyzna, dość wysoki. Często ma brodę, co wyróżnia go z oddali spośród Indian, którzy zazwyczaj nie mają zarostu. Wizerunek pisztako ewoluował z biegiem lat. W czasach kolonialnych często nosił on sutannę katolickiego duchownego czy mundur żołnierza, później lekarski kitel, a dzisiaj niejednokrotnie na pierwszy rzut oka jest on naukowcem, archeologiem lub turystą. Z pozoru pisztakos zachowują się jak inni biali ludzie. Nie jadają miejscowego jedzenia, często przywożą ze sobą własne, nie żują koki. Dzisiaj poruszają się samochodem, kiedyś zazwyczaj jeździli konno. Noszą ze sobą drogie narzędzia i sprzęt, mają też często przy sobie książki. Dopiero gdy zapada zmrok, pisztako ujawnia swoją prawdziwą, mrożącą krew w żyłach naturę. Czai się on w różnego rodzaju zaułkach i zakamarkach, gdzie wypatruje nieostrożnych przechodniów, zazwyczaj mężczyzn. Jego ataki są błyskawiczne i piekielnie skuteczne. Podrzyna swoim ofiarom gardła, niejednokrotnie odcina im też głowy, po czym przenosi ich ciała do swoich kryjówek. Tam z pozyskanych zwłok wytapia tłuszcz, który później sprzedaje. Według innej wersji tych wierzeń Piszczako zdobywa tłuszcz, nie pozostawiając śladów na ciele i robi to bezboleśnie, bez wiedzy dawcy. W wyniku tego zabiegu ofiara pisztako umiera w nocy, a przyczynę zgonu trudno ustalić. To też jakby podsyca tego rodzaju historię, że każdy niewyjaśniony zgon może zostać zrzucony na działalność takiego pisztako, właśnie. Tak czy inaczej, tłuszcz kiedyś służył między innymi jako dodatek do metalu, z którego wytapiano kościelne dzwony. Miał im dodawać niepowtarzalnego dźwięku. Dzisiaj, według podań, wykorzystuje się go w przemyśle farmakologicznym. I kosmetycznym, a także stosuje się jako smar do różnego rodzaju maszyn i jako dodatek do paliw, e, zwłaszcza do paliwa lotniczego. Dzięki temu tajemniczemu składnikowi biały człowiek zdobywa przewagę technologiczną nad Indianami. Pisz nie jest jednak nieśmiertelny. Wbrew pozorom można go dość łatwo zabić. Według jednych podań można po prostu go zastrzelić, bo jego ciało nie różni się znacznie od zwykłego. Według innych, by skutecznie go unicestwić. Należy mu odrąbać głowę. Wątek ten pojawia się już wraz z pierwszymi świadkami, którzy zgłaszają się na policję. Po wioskach nad Ukajali krąży informacja, że gdzieś w okolicy zabito parę pisztakos. A to jest właśnie to, prawdopodobnie doniesienia na temat tego skłoniły to komando mm, Verdę do, do działania. Już 9 lipca na blogu Tomasza Surdela pojawia się informacja, że 27 maja. Celina i Jarek rozbili namiot w pobliżu jednej z wiosek. Fakt ten miał nie spodobać się jednemu z mieszkańców, który popijanemu zastrzelił Polaków. Później sprawca wraz ze swoim kuzynem miał rozczłonkować ciała ofiar i wrzucić je do rzeki. Kajak i część ekwipunku została zatopiona w Ukajali, a pozostałe przedmioty należące do zamordowanych zostały rozdzielone między mieszkańców wsi. Już następnego dnia o doniesieniach z Peru informują wszelkie polskie portale informacyjne i gazety. Prawie we wszystkich króluje tzw. victim blaming. Według dziennikarzy i ekspertów udzielających wypowiedzi, Celina i Jarek popełnili błąd, nie biorąc ze sobą przewodnika, pogwałcając wszelkie zasady i lokalne prawa, a także nie znali języka. Jedna z polskich podróżniczek, celebrytek, Sugeruje nawet, że para mogła rozpić Indian, częstując ich, ich alkoholem, co doprowadziło do tragedii. Czyli jakby taki polski przykład ty, typowy, typowy, typowej sprawy kryminalnej, czyli po prostu po pijaku się ludzie zabili, tak? Później snuje domysły, że mordercami Polaków mogli wcale nie być Indianie, bo, bo zresztą ta podróżniczka, celebrytka. Yy, Opublikowała też tak deklarację, jakby ob obrony Indian, właśnie. Wkrótce jednak okazuje się, że wszystkie te oskarżenia skierowane w stronę ofiar są niczym niepoparte. Dzięki zeznaniom świadków i zatrzymanego sprawcy udaje się odtworzyć, co wydarzyło się po tym, jak Celina i Jarek wypłynęli z Atalai. W piątek, 27 maja, małżeństwo woduje kajak i rusza w dalszą część wyprawy, której celem jest. Oddalone o 140 km miasteczko Bolonezji. Dają sobie na to tydzień. Wartki nurt ukajali i sprawne tempo wiosłowania zaskakuje Polaków, bo już pierwszego dnia udaje im się przepłynąć około połowy założonego dystansu. Wtedy też przepływają obok wioski Tawarapa. Według niektórych świadków, Celina i Jarek zatrzymują się w osadzie, by uzupełnić zapasy. Inni twierdzą, że kajakarze jedynie przepłynęli obok i zostali zauważeni przez jej mieszkańców. Tuż obok Tawarapy na Ukajali jest rozległa łacha położona na zakolu rzeki, na której ci prawdopodobnie planowali rozbić biwak. Kawałek dalej zostają zauważeni przez mieszkańców leżącej po drugiej stronie rzeki wioski Aririka. Wiosujących Gringos spostrzega najpierw 29-letni Freddy Ruiz Garcia. W tym czasie siedzi wraz ze swoimi dwoma krewnymi, Rojerem i Fidelem, pijąc alkohol. Jest to alkohol, zresztą wszyscy świadkowie, którzy wspominają o tym alkoholu, mówią o konkretnym rodzaju alkoholu, takim, który się robi. Przeżuwając jakieś tam rzeczy i, i sfermentowanej śliny, jakby powstaje ten alkohol. Więc no, można wykluczyć raczej, że to Jarek i Celina ich częstowali tych alkoholem, tym alkoholem. To nie jest alkohol, który To, jest, to nie jest narodowy. Tak, napój. To, to nie jest tak, że wyjęli jakąś tam flaszkę swoją i częstowali. No, Soplica nie robi. Takich. <gry> Rac, raczej nie. Tak. Podczas przesłuchania Royer będzie zdecydowanie zaprzeczał, że. Ta trójka była pijana, nawet pomimo tego, że takie zeznania mogłyby złagodzić wymiar jego kary. Freddy zaczyna przekonywać pozostałych mężczyzn, że para kajakarzy to tak naprawdę pisztakos i trzeba ich zabić. Mężczyźni na początku podchodzą do jego wizji z rezerwą, ale ten nalega. Biorą ze sobą strzelbę, tak zwaną odtylcówkę. Rzeka na wysokości Aririki ma około kilometra szerokości. A Celina i Jarek płyną bliżej przeciwległego brzegu rzeki. Mężczyźni mają więc dużo czasu na to, by jednak przemyśleć swoje działanie i zrezygnować ze swojego pomysłu. Tak się jednak nie dzieje. Montują motor na łódce i ruszają w pościg. Dołącza do nich też kilku innych mężczyzn. Fidel, Lizardo i Daniel. Oni są uzbrojeni w łuki. Sprawcy nie nawiązują żadnego kontaktu ze swoimi ofiarami. Z odległości około... 6-7 metrów zaczynają strzelać. Jest około godziny 16. Pierwszy strzał oddaje Royer, za cel bierze Jarka. To on najbardziej przypomina Pisztako z opowieści. Kula trafia mężczyznę w klatkę piersiową. Drugi strzał, wycelowany w celinę, oddaje tym razem Freddy. Pozostali mężczyźni, przy użyciu łuków, również atakują bezbronnych kajakarzy. Gdy napastnicy mają pewność, że para nie stanowi zagrożenia, wyrzucają ich ciała do wody, a kajak ściągają na brzeg i przeszukują. Wyjmują z niego w pośpiechu część bagaży, po czym zatapiają gangę w rzece. Zwłok Celiny i Jarka nigdy nie uda się odnaleźć. Przed peruwiańskim sądem staje tylko Royer. Za przestępstwo kwalifikowanego zabójstwa otrzymałby wyrok 21 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Jednak ze względu na fakt, że jest członkiem społeczności rodzimej, prawo przewiduje skrócenie kary w tym wypadku o 10 lat. Z uwzględnieniem aresztu w czasie procesu, Royer wyjdzie na wolność 20 stycznia 2029 roku. Pozostali sprawcy są ścigani listem gończym, jednak nie ma się co łudzić, bo no, nikt aktywnie nie szuka ich po tej amazońskiej dżungli. No, byłoby to dosłownie szukanie igły w stogu e, Jeśli społeczność Przyjęła ich z powrotem, to nikt ich jakoś specjalnie nie, nie niepokoi. Jedynie w wypadku, gdyby popełnili jakieś inne przestępstwo, za które zostaliby schwytani, no to wtedy dosięgnie ich sprawiedliwość. W przeciwnym razie raczej no nie, nie muszą się niczym martwić. Celina i Jarek nie mieli żadnej możliwości obrony. Jarek nie miał szansy załagodzić całej sytuacji rozbrajającą pozytywną energią. Celina nie dostała szansy wyjaśnić nieporozumienia. Zanim jednak udało się wyjaśnić przebieg wydarzeń, oboje zostali pomówieni przez środowisko pseudoekspertów i podróżników celebrytów, którzy, nie znając ich i nie mając pojęcia o tym, do czego doszło, mieli czelność rzucać oskarżenia w stronę niewinnych ofiar zabójstwa. Trudno znaleźć usprawiedliwienie tego rodzaju zachowania. Celina i Jarek nie naruszyli żadnego tabu, nie upili swoich oprawców, nikogo nie obrazili. Ich zabójcy strzelali do nich z takiej odległości, że nawet obecność przewodnika nic by tutaj nie zmieniła. Ewentualnie to, że stałby się trzecią ofiarą. No bo to była też jedna z takich wiodących wersji, że zawsze trzeba z przewodnikiem się udawać w takie miejsca, że samotne podróżowanie po, 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 po peruwiańskiej dżungli to jest po prostu proszenie się o, o niebezpieczeństwo. Większość tych podróżników, którzy. Którzy tego typu e, wysnuwali oskarżenia, sami są takimi przewodnikami, więc trochę jakby robili sobie autoreklamę. E, przynajmniej tak to trochę wygląda. Co, co jeszcze bardzo interesujące, to te wszystkie. Ten, ten, ten cały victim blaming, o którym mówiłem, pojawił się wyłącznie e, w polskich mediach. Peruwiańskie media, które też bardzo intensywnie. Informowały na temat sprawy i, i jakby kolejnych doniesień, ani razu nie pojawiła się informacja, że, że jakby to oni są winni, więc, więc trochę to świadczy też o, nie wiem, czy takiej polskiej mentalności. No nie, nie, nie wiem tak naprawdę o, o, czym to, o czym to świadczy, ale że Peruwieńczycy mieli zupełnie inne podejście do tego, a, a w Polsce było od razu mówione, no popłynęli tam, to są sami sobie winni, nie? Jest to w ogóle straszne. I tak, o życiu i przygodach Celiny i Jarka opowiedział mi pan Marcin Odrakiewicz, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Pan Marcin napisał książkę pod tytułem Własnym Nurtem, która ze szczegółami opisuje ich wyprawę, a także detale dotyczące zajść nad Ukajali. Jest to świetne połączenie literatury podróżniczej i reportażu, tak naprawdę True Crime, gdzie krok po kroku poznajemy prawdę. I jesteśmy świadkami takich no, zwrotów wydarzeń, zwrotów akcji. Pan Marcin poświęcił masę czasu na rozmowy nie tylko ze znajomymi członkami rodziny Celiny i Jarka, bo w książce znajdziemy też wiele dyskusji z naukowcami, którzy sami w pewien sposób głowią się nad kulturowym podłożem zbrodni. Co najbardziej zaskakujące, pan Marcin Odrakiewicz udostępnia tę książkę za darmo. Na swojej stronie internetowej www.odrakiewicz.pl Nie ma tu żadnych haczyków, po prostu możecie wejść na tę stronę i pobrać ją sobie w PDF-ie albo w ePabie, ie jak tam wolicie czytać e-booka. No i jeśli chcecie szczegółowo poznać historię Celiny i Jarka, to zajrzyjcie na tę stronę i przeczytajcie własnym nurtem, bo, bo naprawdę, naprawdę warto. Jednocześnie będzie bardzo miło, jeśli. Po lekturze, wystawicie jakąś ocenę na, na portalu. Lubimy czytać, bo tam też ta książka jest, jest jakby w bazie. Warto, warto naprawdę książkę przeczytać. Jak, jak nawiązałem kontakt z panem, z panem y, Marcinem, to no, byłem zdziwiony formułą, w jakiej, w jakiej ta książka została opublikowana. Ale no, tak jak mówię, no, nie ma tu żadnych, żadnych haczyków, żadnych ukrytych, ukrytych y, kosztów czy czegoś takiego. Po prostu, jak rozmawialiśmy, to, to po prostu y, y, pan Marcin powiedział, że chce przywrócić jakby dobre imię Celinie i Jarosławowi, w kontrze do tego, z jakimi pomówieniami się. Po, po swojej śmierci spotkali, więc to naprawdę, no naprawdę godne pochwały i, i, i respektu. Więc jeśli kogoś ta, ta historia zainteresowała, nawet nie tyle historia śmierci, bo to, bo to po prostu taki smutny, smutny finał, ale, ale życia, które, które było bardzo ciekawe. Celiny i Jarosława, gdzie są opisane też szczegółowo ich te wszystkie wyprawy, o których nawet tam dosłownie dwoma słowami wspomniałem. To naprawdę warto, bo jak ktoś zwłaszcza lubi literaturę podróżniczą, którą ja na przykład bardzo sobie cenię i bardzo lubię takie książki, to, to naprawdę warto sobie to sprawdzić. Podobnie zresztą z książką Ryby śpiewają w Kajali" Arkadego Fidlera, co jest takim klasykiem literatury podróżniczej, więc prawdopodobnie jeśli ktoś lubi tego typu książki, to już ma te ma pozycje za sobą. I to, 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 to wszystko, jeśli chodzi o, o moją część, część historii. I co? Słucham Ciebie. Hej, hej, hej. Zanim przejdziemy do historii Kamila, to chciałbym powiedzieć tylko kilka słów. Jeżeli lubisz spędzać czas słuchając naszych historii, Chciałbyś, chciałabyś jakoś wesprzeć naszą działalność, to wejdź pod adres patronite.pl ukośnik No nie gadaj, i sprawdź, co tam dla Ciebie przygotowaliśmy. Zostając patronem, no nie gadaj, uzyskasz dostęp do naszego Discorda, otrzymasz certyfikat patrona, a nawet wyślemy Tobie unikalny plakat. Zresztą sprawdź sam, sprawdź sama jest tam naprawdę dużo super ciekawych i fajnych rzeczy. Pst. Niedługo organizujemy spotkanie na żywo tylko dla patronów, tylko nikomu nie mów. Do cześć. Ja dzisiaj uderzę dużo bardziej w historyczne i kulturowe tony. Dzisiaj nie będzie aż tak mocno trupajowo. Jedynie może na koniec. A chciałbym dzisiaj się przenieść do Zambii. Wiele osób może kojarzyć, że, że kraj w ogóle takiej nazwy istnieje, ale oprócz możliwości wskazania, że leży w Afryce, to tak naprawdę czasami pewnie wielu osobom ciężko wskazać, gdzie w tej Afryce leży. Sam muszę się przyznać, że nie do końca byłem pewny, gdzie jest umiejscowiona. No a, a szkoda, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy kraj, no a zgodnie z zasadą, że no nie gadaj, uczy i bawi, no to. Warto, żeby, żeby oczy niektórych szerzej się otworzyły na ten piękny i kreatywny zakątek świata. A dlaczego kreatywny? O tym później. Zambia jest to kraj afrykański położony w południowej części kontynentu, bez dostępu do morza. Główną rzeką na mapach tego kraju jest Zambezi, od której nazwy wzięło się określenie tego państwa. Podobnie jest między innymi z Kongiem, pochodzącym od rzeki Kongo, jak i mniej odległą Bośnią, przez którą przybywa rzeka o tej samej nazwie. Zambia jest położona na płaskowyżu, przez co większość kraju znajduje się od 900 do 1800 metrów nad poziomem morza. Z ciekawostek geograficznych na północy kraju znajduje się jezioro Tanganika, które, które jest drugim najgłębszym jeziorem zaraz po Bajkale. Jest to też najdłuższe słodkowodne jezioro świata ciągnące się od Burundi przez Kongo i Tanzanię właśnie po Zambię. Na tle innych krajów afrykańskich jest bardzo mało zindustrializowana i nieodkryta przez masową turystykę. Szczególnie gdy spojrzymy na to, no wspomniano o tej Tanzanii. Tak? Tam Zanzibar rosnął mega, mega popularny tak. w Polsce. No ale z dzisiejszej perspektywy, patrząc na tą Zambię, no to można traktować to jako atut i potencjał na przyszłość. Dlatego mądrze hasłem tego kraju stało się prawdziwa Afryka. Według władzy podkreślono fakt, że Zambia ze swoją dziewiczą naturą jest jednym z najmniej naruszonych przez człowieka krajów Afryki. Stolicą kraju jest Lusaka. Z populacją około 2 milionów 200 tysięcy mieszkańców. W ogóle warto zaznaczyć, że jest to kraj prawie 2,5 raza większy od Polski, a zamieszkiwany jest przez około 13 milionów osób. I to też jest zwodnicze często, jak się spojrzy na globus, bo państwa, które są bliżej równika, wydają się mniejsze niż te, które są dalej. Tak. tak Czy są tak. często takie aplikacje w internecie, gdzie możesz niektóre, niektóre państwa. Ustala, ustawiać w innym, na innym, w innym miejscu i zobrazować sobie, jak naprawdę dane państwo, jak naprawdę jest duże. Tak, tak, mapy są bardzo zwodnicze, tak, jeśli chodzi tak, o to. Tak, tak, tak. fajne są te aplikacje, czasami fajnie, fajnie jest się pobawić. Zambia jest w przeważającej mierze porośnięta sawanną i buszem, a na nielicznych obszarach lasami tropikalnymi. Ponadto posiada ogromny zasób zwierzyny, w tym największą na świecie populację słoni, nosorożców oraz roślin. Żeby móc to sobie zobrazować, jeden z parków narodowych ma powierzchnię odpowiadającą temu Izraelowi. Turystycznie jednak kraj ten najbardziej znany jest z Mosi Utonia, czyli wody, która grzmi. Nazwa rodzima wywodzi się z języku ludu Tonga. Dla reszty świata atrakcja kojarzona jest jako wodospady Wiktorii. Wodospad ten położony na granicy Zambii i Zimbabwe to ogromny, naturalny cud świata otoczony lasem tropikalnym, który stanowi magnes dla turystów. Jeżeli ktoś nie widział, polecam nawet popatrzeć na zdjęcia, fantastycznie to wygląda. Głównym źródłem dochodów dla państwa jest przemysł wydobywczy. Szczególnie z uwagi na fakt, że znajduje się w tak zwanym pasie miedzianym, który jest jednym z większych zagłębi miedzi na świecie. Poza tym wydobywa się tu kobalt, cynk, srebro, złoto, uran i kamienie szlachetne. Problemem kraju pozostaje jednak jego ogromne uzależnienie od cen miedzi czy kobaltu na rynku surowców, więc tak naprawdę tak jak wahają się te ceny, tak na przestrzeni lat wahała się zambijska gospodarka, czyli jak miedź idzie do góry, no to tak naprawdę gospodarka Zambii też idzie do góry. No ale jeżeli działa to odwrotnie, tak? Miedź, miedź spada, no to, to, to gospodarka pikuje w dół. I tak lekko zarysowując miejsce, do którego zmierzamy, przenosimy się do 1919 roku, bądź też jak inni, niektórzy wskazują, do 1924 roku, do wioski Dismas, gdzie na świat przychodzi Edward Mukuka Nkoloso, syn Marty Kusungwy Nkoloso i Dismasa Kadamwe Nkoloso. Wychowany był w wieży katolickiej, która miała go doprowadzić do seminarium. Sam studiował teologię, jego zamiarem było zostanie pastorem. Nie zdążył jednak tego dokonać, gdyż we wrześniu 1939 roku imperium brytyjskie ogłosiło nabór do wojska. I tu należy w ścisłości wprowadzić taki rys historyczny, gdyż aktualna Zambia w ówczesnych czasach nazywała się Rodezją Północną i była jedną z kolonii brytyjskich. Można wspomnieć, że w sąsiadujące dzisiejsze Zimbabwe w tych czasach było Rodezją południową. Jak ojciec Dismas, który walczył również w trakcie I wojny światowej, tak i młody i silny student Mukoka, stał się żołnierzem. Związane było to oczywiście z tym, iż studenci w młodzieńczej sile wieku byli dla armii wspaniałym wyborem. Ponadto dla samych Afrykańczyków wiązało się to z perspektywą dobrego żołdu i obietnicą walki w słusznej sprawie. Tak naprawdę minęło sporo lat i to pokazuje, że nawet teraz to działa w aktualnych wojnach, że bierze się żołnierzy młodych, silnych, z takich mniej rozwiniętych stron i mówi się, że zarobisz fajne pieniążki, tylko chodź, chodź się bić. I tak to wtedy też wyglądało i tak ta, ta, ta wyglądała, wyglądała mobilizacja. Podobno we wszystkich byłych brytyjskich koloniach, samoloty rozrzucały ulotki odnośnie korzyści wstąpienia do armii. Organizowane były parady, koncerty i inne spędy, by tylko ściągnąć do wojska jak najwięcej osób. Z czasem w którym napierająca siła niemieckich wojsk była coraz większa, oprócz pieniędzy i chwały zaczęto okusić mieszkańców kolonii czymś dużo bardziej pożądanym, czyli wolnością. Na przestrzeni II wojny światowej, dziejącej się na naszym kontynencie oraz terenach, no szczególnie północnej Afryki, do walki z państwami osi stanęło ponad milion czarnych mieszkańców Afryki. I oczywiście, jakby zadany kraj europejski walczyli odpowiedni mieszkańcy ich kolonii, czyli na przykład za... Za Brytyjczyków walczyli mieszkańcy kolonii brytyjskich, no ale tak samo kolonii francuskie, belgijskie, tak samo po drugiej stronie włoskie. Nastoletni wówczas Mukoko, Mukokan Kolosa służył w pierwszym Batalionie Pułku Rodezji Północnej, która walczyła na froncie Afryki Północnej. Jak potoczyły się losy tej wojny, chyba każdy wie i po zakończonych bojach czas było wrócić do swojego kraju. Brytyjczycy, jak i wiele innych nacji, kolonizatorów, pomimo składanych obietnic, po wojnie wypierali się ówczesnych mieszkańców Rodezji Północnej i dość szybko zmienili zdanie odnośnie ewentualnej wolności tego rejonu. I tak do rodzinnego kraju bez wolności, grosza przy duszy, ale z medalem Afrika Star na piersi oraz stopniem sierżanta wrócił właśnie Edward. Skończyły się marzenia o zostaniu pastorem, a zaczęła się pokoń za nauką. W międzyczasie plany pastorowania mocno zaburzyła wybranka serca. Edwarda, którą została zakonnica Suzan. Jest to lekko abstrakcyjne, że jakby przyszły pastor jakby chce poślubić zakonnicę, no ale to się bardzo często chyba zdarza, też, też szczególnie w katolickich chyba. Koleżanka ja, z pracy, no, no to tak. tak. jakby to w ogóle koleżanka, tak. Szczególnie, że jesteś w trakcie tak zwanych śledzików. To jest bardzo popularne podobno. Nasz bohater wyjeżdża pod lusakę, gdzie zapisuje się na kurs nauczycieli i z czasem zaczyna uczyć w miejscowej szkole podstawowej. Oprócz tego pracuje jako tłumacz z uwagi na dobrą znajomość angielskiego, jak i innych języków, które lizną w trakcie wojny. Z czasem staje się dyrektorem, zastępując białego poprzednika. Nie daje rady zagrzać długo stanowiska, gdyż za dużo mówi o wolności, co w tym czasie nie podoba się za bardzo decydentom brytyjskim. I tak zaczyna prowadzić, założyć własną szkołę, gdzie mógłby nauczyć swoich ulubionych przedmiotów, czyli fizyki i matematyki. Władzom kolonialnym, przez to co głosi Edward, nie podoba się takie nauczanie, i w ten sposób mógłka z uwagi na to swoje wrodzone nieposłuszeństwo rzucane jest po całym kraju. I tu warto wspomnieć o tym, że to nieposłuszeństwo w bardzo wielu przypadkach związane było właśnie z tą wojną, bo przed wojną, z tego co czytałem, często mieszkańcy czarnej Afryki rzeczywiście wymuszona, wymuszone zostało na nich posłuszeństwo, i takie traktowanie białego człowieka jako nad człowieka. Takiego trochę boga. A gdy, gdy trafili na front i zobaczyli, że tak naprawdę nie chodzi o kolor skóry, tylko chodzi też o to, co jest akurat w wojsku, co jest na pagonie, i koniec końców umiera się tak samo, jak się z białym człowiekiem i jest czarnym człowiekiem, i wróciło się już normalnie do swojego kraju, no to w ludziach się obudziła, obudziła prawdziwa chęć wolności. No, druga wojna w ogóle jakby, kulturowo wywróciła ten, ten zachodni świat, nie? Też emancypacja kobiet przy okazji, nie? Dużo było takich, takich rzeczy, no, które. No, no, ciężko mówić o pozytywach II wojny światowej, ale gdzieś tam rzeczywiście narodziło w niektóre, tak. nie, niektóre rzeczy, pobudziła przynajmniej, tak, albo tak, przyspieszyła tak. niektóre mhm. rzeczy. Przymierzając. Różne części kraju nie sposób było nie zauważyć ogromnej niesprawiedliwości społecznej, którą niósł za sobą kolonializm. Szczególnie widoczne było to w rejonie wydobywczym, gdzie gospodarka brytyjska po wycieńczeniu związanym z wojną widziała możliwość ponownego rozkwitu. A podstawą tego niesprawiedliwego traktowania był rasizm. W historii złego traktowania czarnoskórej ludności był wówczas ogrom i można skrócić to w krótkim. Jakby w, no w tym podcaście, jeżeli by wymieniać wszystkie te, wszystkie te rzeczy, które tam siedziały, no to tak naprawdę moglibyśmy tu siedzieć do, do Sylwestra. No można to tylko skrócić do tego, że jakby to, to nie była niesprawiedliwość czy dyskryminacja, tylko po prostu czyste zło, co, co, co wyrządzano tej, tej ludności, tym ludziom. Widząc to, mukuka nie był w stanie nie reagować. Jest zawarta w książce Bartka Sebeli. Jest. Taka historia z wywiadu z synem naszego bohatera, zgodnie z którą czarni nauczyciele nie mieli prawa na przerwę śniadaniową, a gdy biali szli jeść, to mieli po prostu czekać. Wtedy poprosił on swoją żonę o przygotowanie jedzenia dla niego i znajomych i w trakcie przerwy rozpoczęli posiłek. No to pojawili się biali oznajmiając, i tu cytuję, Czarnuchom nie wolno jeść. Na to zareagował Edward wskazując, że od dzisiaj wolno i mają odsunąć się nie przeszkadzając posiłku. W trakcie potyczki słonej wyciągnął swój medal. Wskazał na wyższy stopień wojskowy, oznajmiając, że to co robią to właśnie rasizm. Z czasem zaangażował się w życie polityczne, dołączając do African Urban Advisory Council w Ndoli. Zaczęła się rozwijać również jego kariera zawodowa, która z czasem doprowadziła go do w miarę majętnej pozycji, szczególnie jak na standardy mieszkańca ówczesnej Rodezji Północnej, będącej jednocześnie osobą czarnoskórą. Zaczął działać na terenie całego kraju, trafiając również za granicę do Harare, ówczesnej stolicy Rodezji Północnej, czyli dzisiejszego Zimbabwe. Czarnoskórzy obywatele Rodezji Północnej zmuszeni byli do ustępowania miejsca w autobusie, schodzenia schodnika na widok białego, kupowania na zapleczu sklepu, bez możliwości wejścia do środka, poza tym stanie na poczcie w osobnej kolejce, brak dostępu do wyższej edukacji, brak miejsca w reprezentacji legislacyjnej, tak na przykład też celem ograniczenia możliwości buntu odebrano prawo posiadania broni czarnym, gdy broń powszechna była wśród białych. I tak nasz bohater zaczął stawać się świadkiem coraz szerzej zakrojonego rasizmu, z którym swoim niewyparzonym językiem, jaki bardzo stanowczą pozą walczył. W 1956 roku wtargnął do kolonialnego komisarza, sprzeciwiając się eskumacji cmentarza jednej z dzielnic. Jego akcje po kolei doprowadziły początkowo do zwolnienia go z firmy farmaceutycznej, dzięki której, tak wspominałem wcześniej, już bardzo dobrze zarabiał, jak i szkoły, w której zorganizować miał protest uczniów i nauczycieli pod biurem kolonialnym kuratora oświaty. Zbiegło się to w czasie ze strajkami górników, więc ten koloso trochę na podstawie odpowiedzialności zbiorowej trafił do aresztu. W trakcie rozprawy miał odpowiadać na pytania kim jest, że jest księciem Imperium Bemba, a na pytanie odpowiadać po łacinie i francusku. Poza po tym zdarzeniu Edward został karnie deportowany na swoją prowincję w północnym rejonie Zambii. Tam stał się szefem miejscowego oddziału African Nation Congress, który walczył z kolonialną administracją. I tak koloso popadł w konflikt z Szumbim, lokalnym wodzem kolaborującym z Brytyjczykami. W wyniku działań partii ANC społeczność okolic Luwingu przestała szanować swojego wodza. Zaczęto powszechnie bojkotować sklepy Europejczyków, sabotowano system edukacji. Ta zniewaga wobec władzy z ramienia kolonizatora stała się tak potężna, że zakończyć się mogła jedynie bezpośrednia konfrontacja. I tak zaczęto szukać Edwarda, Onu Koloso i innych ważnych osobistości ANC w rejonie. Sam Edward napisał do swoich przełożonych: cytuję Z przykrością donoszę, że członkowie wszystkich okolicznych oddziałów ANC są aresztowani. Moje biuro jest nadal w drodze, ukrywamy się w buszu. Policja, donosiciele i inne uzbrojone służby ścigają wszystkich członków ANC. No to zareagowała społeczność, która wyraziła poparcie dla działan Koloso, początkowo krzykami, śpiewem i tańcem. Aż do gruźb pod adresem przywództwa i w na walce fizycznej. W taki sposób samochody policyjne wypełniały się aresztowanymi, a wkrótce nad brzegiem rzeki otoczono samego Mukukę. No i są różne wersje. No, oczywiście jest wersja taka, że został tam po prostu zatrzymany. Oczywiście są takie wersje dosyć, dosyć kreatywne, powiedzmy, że podobno go zakuto, przywiązano mu do pleców rower, bo miał rower przy sobie i wrzucono go do rzeki. I on w jakiś sposób wypłynął z tej rzeki i wyszedł, wyszedł znowu uciekając, ale został znowu zatrzymany i wtedy dopiero został doprowadzony. Nie wiem, jak to wygląda kwestia z rowerem. Nie zostało to jakoś bardziej szczegółowo potwierdzone. Brzmi to też bardzo tak, no nie do końca jakby to mogło rzeczywiście mieć wiele wspólnego z prawdą, więc, więc możemy to trochę tak w cudzysłów włożyć. Koniec końców trafia do więzienia, gdzie poznaje Kenneta Kanda, jednego z głównych twórców Zambia African Nation Congress dowiaduje się, że strażnicy na głowę wylali mu wiadro moczu, następnego dnia, gdy tylko pojawili się biali fartownicy, bez wahania wylał na nich własne, przygotowane wcześniej wiadro z uryną. I to pokazuje, jaki brawurowy i poskromiony no był to takim typowym walczakiem, no, to, takim wojownikiem jak, jak, w, jak u Klocucha, takim prawdziwym wojownikiem. Za ten czyn oczywiście został dotkliwie pobity i trafił do więzienia w stolicy, w Lusace. Jednak te historie zaczęły budować legendę bojownika o wolność. W 1959 roku doszło do rozłamu w Afrykańskim Kongresie Narodowym Rodezji Północnej, w wyniku którego utworzono radykalniejszą Zjednoczoną Narodową Partię Niepodległościową. Na czele ruchu stanął właśnie ten człowiek, którego, którego bronił wcześniej w więzieniu, sam Edward. Kond domagał się przyznania Rodezji Północnej samodzielności, możliwości wystąpienia z federacji. Nikolosa jako osoba... Cały czas istotna walca o niepodległość stanął jego boku jako osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo. Miał wtedy bardzo specyficzny dress code, bo wszyscy byli tak w miarę normalnie ubrani. On był ubrany w taką bardzo tradycyjną szatę i do tego miał włócznie zawsze przy sobą, przy sobie, więc bardzo bardzo dziwna ochrona. No, Pan jakby to aktualny bor, nie, co się SOP teraz chyba nazywa. Służba mhm. Ochrony Państwa, jakby tak, z włóczniami chodzili, nie? To tak jak w tym, w. Black Panther, nie? To Dora Milana. Tak, 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 tak. Trochę tak. W 1962 roku odbyły się wybory, po których utworzono rząd koalicyjny Zjednoczonej Narodowej Partii Niepodległościowej, która wygrała wybory z mniejszym afrykańskim kongresem narodowym Rodezji Północnej. Premierem rządu koalicyjnego został Kenneth Kanda. Po rozpadzie Federacji. Rodezji i Niasy 31 grudnia 1963. Północna Rodezja uzyskała szeroką autonomię, a 24 października 1964 roku proklamowano niepodległość. I w ten sposób yy, właśnie Rodezja Północna stała się Zambią. Na świecie w tym okresie trwała zimna wojna. Okres ten był pikiem wyścigu kosmicznego pomiędzy ZSRR a USA. Początkowo ZSRL było liderem tego wyścigu, gdy wysłano na orbitę psa łajkę w 1957 roku. W 1960 roku wysłano tam psiaki białkę i striełkę, które na szczęście już całe i zdrowe wróciły na ziemię. Tak w ramach ciekawostki już rok później striełka dorobił się grupki szczeniąt, z których jedno Nikita Chruszczow przekazał w prezencie pani Kennedy. Następnie ten psiak nawiązał romans z psiakami Kanadich i, i powstały, powstał miód zimnowojennych szczeniaków. To nawet nie Także w tym samym roku, gdy rodził się ten miód, Yuri Gagarin stał się pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej. O tym też się mówi, może ciszej niż głośniej, ale najprawdopodobniej no, on był pierwszym, o którym usłyszeliśmy, bo tak naprawdę wielu ludzi, Rosjanie, najprawdopodobniej wysłali tam, tylko oni po prostu już nie wrócili nigdy, więc wielu się tam gdzieś. Gdzie, gdzieś, gdzieś, mi mignęła, gdzieś mi mignęła ostatnio książka. Właśnie opowiadająca o tym radzieckim programie kosmicznym. I tak sobie pomyślałem, że ten, że będę musiał sobie ją jakoś tam drogą kupna nabyć, bo, bo to faktycznie jest bardzo ciekawe. Zresztą podcast, który się nazywa Nerdy Nocą, opowiada w kilku częściach na temat radzieckiego programu kosmicznego. No i tam naprawdę cuda się działy. <laughs> naprawdę, naprawdę. No ale tak. na, na początku, no właśnie, na, przed 60. tak naprawdę. Jeszcze nawet po 60., no to tak naprawdę oni byli na prowadzeniu, jeżeli chodzi o, tak. o to, nie? No Amerykanie to normalnie włoscy rw, rwali z głowy, nie? Mm, tak. Że, tak, tak no. no bo jednak łajka, tak. Wcześniej Amerykanie chyba tylko muszki, owocówki gdzieś tam wysłali. Mm, a to nawet nie. nie. I, I później Gagari, no to cały czas jakby, jakby byli na prowadzeniu dosyć mocno. Czuj się jakby tak upokorzeni tymi sukcesami no, ale właśnie jak słuchałem tego podcastu nerdynocą, to też że tak powiem, ten radziecki program kosmiczny, mniej tam zwracano uwagi na te kwestie bezpieczeństwa, że tak powiem, wkładu ludzkiego czy tam żywego wkładu w, to, w, tych, w tych rakietach, no, nie? Tak. Że, że, że raczej Amery Amerykanie by traktowali tego typu utratę na przykład załogi jako, no jako jakąś tam porażkę. A raczej radzieccy inżynierowie nie, nie zwracali no, na to większej uwagi. No z wieloma rzeczami tak jest. No ale, ale nawiązując do tego, i tu wracamy do na naszej pięknej Zambii, bo Mukokan Kosolo w tym okresie zmuszonego wyścigu kosmicznego trafia do biura Sikoty Wina, bardzo ważnej postaci politycznej walki o niepodległość kraju. I tam dość niespodziewanie dopytuje. Cytując, Sikota, nie uważasz, że my też byśmy mogli dokonać tego, co robią teraz biali, ten cały wyścig kosmiczny? Sikota odpowiada tylko pobożliwym tonem. Nie wydaje ci się, Mukuka, że my tutaj mamy wiele ważniejszych spraw na głowie? Na przykład musimy wyzwolić nasz kraj? Na to Mukuka odpowiada, nie, nie, musimy pokazać białastom, że my też potrafimy, że możemy zrobić to tu, w Lusace. Na przestrzeni lat proklamacji niepodległości Zambii w Lusace powstaje Akademia Nauk, której przewodzi Mukuka. Zajmuje ona połowę małego budynku sytuowanego wśród zabudowań jednego z osiedli. W miejscu tym znajduje się centrum dowodzenia nowicjusza w wyścigu kosmicznym w operacji cyklop. W, 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 szeroko otwarte oczy, bo to cyklop brzmi dość poważnie, ale y, dość tajemniczo, ale y, jakby y, geneza tej nazwy jest dosyć prosta, bo po prostu jest to nazwa od psa na Mukuki po prostu. <śleszy> Fajnie Czyli gdybyś ta... <laughs> Czyli gdybyś ty tworzył taką agencję kosmiczną no nazywałaby my... się krąg. krąg Tak, to by się nazywa Krąg <laughs> Znaczy sama operacja tak że... Dyrektor tej akademii od wielu lat dokształcał się z astrofizyki aerodynamiki, kosmologii i astrologii jakby początkiem jego zainteresowań to, tak jak wspominałem przed wyjazdem na wojnę Bardziej widział siebie jako pastora, ale po powrocie z wojny, gdy latał samolotami, zaczął jakby się bardzo interesować w ogóle lataniem i, i dosięganiem gwiazd, tak. O to dokładnie chodzi i dlatego, dlatego zaczął się dokształcać i dlatego kierował swoje, swoje, swoje wszystkie przyszłe poczynania odnośnie fizyki tak? i nauczania. Strojem urzędowym w tej akademii jest peleryna, na której to przypięty jest mały aluminiowy znaczek w kształcie rakiety. Mukoka zamierzał prosić Amerykanów i Rosjan, by przyjechali i przetestowali jego rakietę, zanim wyśle w niej kosmos swojego kuzyna Johna Cicotti, jednego z dwunastu kosmicznych studentów przechodzących intensywne ćwiczenia na jednym ze wzgórz Lusaki. Trening polega na wspinaniu się na wzgórza, skakanie, bieganie przez wiele kilometrów, huśtanie na linach, które w odpowiednim momencie dyrektor przecina co, Traktowane jest jako trening grawitacyjny. Ponadto uczestnicy mieli wchodzić do pustej beczki po ropie o pojemności 55 galonów, która była potem staczona po stromym zboczu. Początkowo do bęb nawożono kota, aby zobaczyć, czy da radę. Koty zachowywały się, jakby były wręcz stworzone do takiego turlania. Podobno, podobno dużo gorzej szło kurom. Podobno kury były, były akurat w tym słabe. No ale jeżeli kotom się udało, no to na początku... Myślę, że ja też byłbym słaby. W tury... wiesz, to wy Kwestia treningu. Kwestia treningu. Na Naczczo bym musiał brać udział taki... w takich eksperymentach. <grym> no, <grym> no tak. No ale je je jeżeli udało się ze zwierzętami, no to, to później do Bemna włożono jed jedyną kobietę wśród kadetów, Martę Wambę. A później już całą resztę. <grym> ale tu... jakby nikt nie nikomu się nic nie stało nie 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 o, o, do samego końca nikomu nic się nie stało do, do samego końca tej historii do tak tego mówiłem że to nie jest historia kryminalna nikomu się nic nie stało to było tu turlanie dla też pewnego mm, zobrazowania jak to będzie w kosmosie hmm, no tak turlanie w beczkach ze wzgórza czy dookoła drzewa było jednym z podstawowych ćwiczeń ale też warto na przykład wyróżnić naukę chodzenia na rękach bo zgodnie z nauczaniem dyrektora jest to jedyny sposób, w jakim ludzie będą chodzić po Księżycu. Że jakby w jego spojrzeniu na, na to, jak to będzie wyglądało, no jakby były to lata jeszcze przed wylądowaniem człowieka no tak. na Księżycu. Więc on to widział tak, że, że jedynie tam będzie można chodzić jedynie na rękach. Tak jak, tak jak myślimy teraz, wiele osób myśli, że w Australii tak, tak, no. tak to wygląda. No. No, no, no Kiedyś też za, za dzieciaka wiesz, jak, jak ten jak kopał się jakąś dziurę, to, to był jakiś żart, że się do Chin dokopiesz, nie? No to trochę na, 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 na takiej zasadzie. Wszystkie te elementy treningu miały przygotować do nieważkości warunków istniejących w kosmosie, jak i na księżycu. Oprócz treningu typowo fizycznego były zajęcia teoretyczne o niebie, planetach, gwiazdach czy księżycu. Tak szkolne osoby nazywano zambijskimi afronautami. Na YouTubie do teraz można odnaleźć krótki film z 1964 roku, gdy ekipa brytyjskiej telewizji TN odnalazła Edwarda Nkoloso przy pracy z afronautami. Na początku, wywiad, w którym bohater z wielką pewnością w głosie mówi, że rakieta, którą skonstruowali, stoi za nimi, wskazując coś kształtem przypominające beczki, gdzie jeden jest taki podłużny, trochę jak taka duża łuska z takim otworem. W tym materiale, oprócz haseł o chęci startu na księżyc w 1965 roku, jeżeli pozwolą na to ośrodki, oczywiście, przewijają się przelotem uczniowie. Ci uczniowie siedzą na przykład boso w krótkich spodenkach i trenują trochę jak na WF-ie, że jakieś pajacyki, <śmiech> <śmiech> jakieś brzuszki, wiesz o co chodzi. Aha. Taki, yy, yy, no, no, tak wyglądał ten trening fizyczny, a nad nimi transparent z takim dosyć koślawym napisem Zambian Space Academy. W pewnym momencie nagrania widocznych jest dwóch chłopaków trzymających beczkę, w której znajduje się inny nastolatek. Na znak dyrektora beczka swobodnie toczy się w dół zbocza, gdzie łapią ją chłopcy stojący na dole. W jednym z następnych ujęć do beczki wchodzi kolejny chłopak, który też jakby nie do końca się w niej mieści i wystaje mu głowa. Wszyscy, jak jeden mąż, podnoszą rakietę z pilotem, unoszą ponad głowę i potrząsają w lewo i w prawo, żeby jakby wprowadzić go w ten stan nieważkości. Samą pierwszą rakietę Edward stworzył z mukwy, bardzo mocnego drewna, którego jest bardzo dużo właśnie w Zambii. Później z azbestu, by w końcu jako ostateczny punkt tej ewolucji myśli technicznej rozpocząć eksperymenty z metalowymi beczkami. I z czasem jak rozwiązania stawały się coraz bardziej nowoczesne, tak i plany stawały się coraz bardziej odważne. Z czasem to już nie księżyc, a Mars stawał się głównym celem. I tak cytując manifest Mukuki Badaliśmy tę planetę za pomocą teleskopów, które mamy w bazie i teraz jesteśmy już niemal pewni, że Mars jest zamieszkany przez prymitywne istoty. Załoga naszej rakiety jest w gotowości. Specjalnie wytrenowana astronautka, Martka Węba. dwa koty, również specjalnie wytrenowane i misjonarz polecą w naszej pierwszej rakiecie. Ostrzegałem jednak misjonarza, że nie wolno mu narzucać chrześcijaństwa siłą, jeśli istoty na Marsie nie będą chciały go przyjąć. To jest jestem ciekawy, jak wyglądał trening kota. też miał znaczy, jakieś no, zadania znaczy, do wykonania. Tak, to znaczy, tak jak wspominałem, koty też były wrzucane Aha, do tych beczek. A, że po prostu w beczkach go ten. Znaczy mnie bardziej, bardziej ciekawi ten misjonarz, który ląduje na Marsie? Tam są jacyś ludzie i on ma im <słuch> powiedzieć. Wiesz, to znaczy ja wyobrażam sobie taką rozmowę, nawet jeżeli by, by kojarzyli języki. I, wiesz, przychodzi mm. misjonarz i mówi: Słuchaj, 2000 lat temu u nas zmarł taki <słuch> gościu. <słuch> No no no, ciężko, ciężko, ciężko kogoś. Y, no wiesz, jeżeli ktoś nie ma podstawowej wiedzy takiej y, teologicznej, no ciężko, ciężko go namówić. Ale, ale o, o, o tyle spoko, że jakby nie miało być to narzucone siłą, no to nie to nie, no nie miała być żadna, wiesz, druga. <porque> no nie, siłą nie, no wiadomo. No jeżeli by nie chcieli, no to, to rzeczywiście. No ale ważne, że, że ten misjonarz miał być, który, który miał. Y, Podjąć próbę. Poza tym te dwa koty były tam też po to wytłumaczone to zostało w taki sposób, że te, te koty miały pierwsze wyjść z rakiety, żeby zobaczyć, czy, czy, czy na tej planecie można w ogóle żyć, tak? czy, czy, mhm. czy ludzie mogą bezpiecznie na, na tą planetę wyjść. Tak? Czyli koty były takim jakby trochę okay. eksperymentem, czy, czy warunki. Warunki pozwolą jakby. Poza tym istotna kwestia jest taka, że uznano, że ta podróż była długa, znaczy wiadomo bo że ta podróż będzie długa, więc koty też miały dotrzymać towarzystwa, a akurat kwestia była taka, że Marta miała bardzo dużo kotów, miała 12 kotów. Bardzo lubiła koty i po prostu dla jej towarzystwa wybrano dwa. Koty. Nie, no, wszystko rozkwinione jest. Ten. Wybrano dwa koty, które po prostu jakby w ramach, w ramach towarzystwa no, mia, miały, miały z nimi. No to pod tym względem ten zambijski tak. program kosmiczny jest lepszy od, od obecnych, no bo z tego co wiem, nie, nie, nie można zabierać zwierząt żadnych tak sobie od, do, do towarzystwa. No po... nie, no to, dlatego e, nie skupiłem się na łajce, na przykład rozmawiałem o białce i strzałce, które wróciły tutaj, mm -hmm. więc jakby Ale było, wydaje był mi się, happy że, end. Że jak były te już ludzkie programy kosmiczne, to nie wiem, może jak ktoś się zna, to to, 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 to tutaj wyprostuje, ale wydaje mi się, że nie było takich sytuacji, że, że nie wiem, lecieli ludzie i brali ze sobą psa na przykład, czy tam konia. No by, być może z koniem by było. Ale z psem, albo chociaż, nie wiem, z jakąś myszą, chomikiem. Nie że, nie wiem nie, nie mogę taki... sobie wziąć jakby do to zresztą stres straszny dla tego no to jest to no wydaje mi się. jest no wiesz przecież jakieś Chyba, ogromne że tak jak przeciążenia że wytrenowane do tego no nie no, no tak chłopie dla mnie ten lot to jest jak splunąć jak w beczce byłem toczony prawda? <laughs> no wiesz przejście, przejście całego cyklu zawierało 50 takich że 50 razy byłeś stoczony w takiej beczce po oleju to to jesteś wytrenowany jednak, nie? No wiadomo. A w takiej z, rakiecie to przynajmniej tym olejem śmierci. <noise> no tak. No ale największym problemem były oczywiście pieniądze, a państwo traktowało mukukę mu jak szaleńca dlatego ten zwrócił się o do UNESCO wnioskując o 7,5 miliona funtów brytyjskich. Niestety podobno odpowiedzi nigdy nie uzyskano. Najbardziej kosztowny był napęd wstępne próbne odpalenie rakiety przez Zambijczyków oparte o afrykański system napędowy. Wydaje mi się, że ładnie to określiłem, afrykański system napędowy, no bo był oparty trochę na zasadzie procy. Pozwoliło to wnieść ten statek na wysokość około 10 stóp na początku. Później... To, faktycznie... to faktycznie jeszcze trochę brakowało. Już, to, jeszcze trochę... Później już udoskonalano to. Pierwsze śliwki robaczy... Pierwsze... No tak. Później zaczęto korzystać z systemu Mulolo, co oznacza huśtać się, i było zgodnie z nazwą próbą wyhuśtania rakiety na linach wysokich drzew. Wstępnie osiągnięto w tym przypadku 10 jardów. Jednak rzecz jasna, uznano, że jakby, no zgodnie z wszelkimi zasadami fizyki, tak? Im większa liny, tak, siła razy ramię, tak? Fizyka. Więc oni wiedzieli, że, że da się to zrobić, no tylko trzeba no mamy za krótkie drzewa, tak? I za krótkie liny. Do tego. Z uwagi na brak odpowiedzi z UNESCO, dyrektor Akademii zwrócił się o pomoc finansową oraz materiałową do Stanów Zjednoczonych, gdzie oficjele państwowi dosyć szybko odmówili zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie, wspominając jedynie, że nie widzą powodów, by takowej pomocy udzielić. Gdy usłyszał o tym, Koloso wyjął mały czerwony medalik wiz z wizerunkiem Lenina, który przywiał sobie do piersi i zaczął szukać pomocy w ZSRR. To też niestety nie pomogło. Były listy do ONZ, które też skończyły się fiaskiem. I tak, zambijski program kosmiczny powoli zaczął umierać śmiercią naturalną. Podstawowym problemem były pieniądze. Kolejnym stało się to, że po emisji artykułów i filmów na temat tej ciekawostki w sercu Afryki, Afronauci poczuli się jak gwiazdy światowego formatu, rządzając wynagrodzeń za udział w programie. Ponadto co mocno wymowne i to. Już totalnie zakończyło działanie zambijskiego programu kosmicznego Marta Wamba, która ukończyła cały program, którym było właśnie odbycie tych 50 lotów orbitalnych w berce Poleju i przeszła wszystkie testy grawitacyjne bujania się na drzewie. Niespodziewanie zaszła w ciążę i to jakby w związku z tym rodzice sprowadzili ją do domu, wybili jej z głowy to cały, ten cały kosmos, no, no wracaj do domu, już przestali się bawić. No. Są poważniejsze rzeczy. Sam Kolos miał powiedzieć, że ma duży problem ze swoimi ludźmi, którzy zamiast nastawić pełen fokus na, na kosmos, no to w głowie, mają tylko romanse. I tak powoli umarła Narodowa Akademia Nauki, Badań Kosmicznych i Filozofii na przełomie lat 60. i 70. Na świecie data 1969 roku stała się bardzo istotną z uwagi na lądowanie na Księżycu załogi Apollo. Tym samym światło iptr skupiło się na zwycięskiej stronie tego wyścigu, a koloso odszedł w cień. Cały czas marzył o kosmosie, jednak brakowało środków i ludzi, którzy chcieliby brać dalszy udział w jego projekcie. I oczywiście jest też jakby jedna teoria, która nie została do końca potwierdzona. No, znaczy jest to teoria bardziej spiskowa, bo, bo wiele rzeczy zostało udokumentowanych. Ale mówi się też o tym, że Afrykanie bardzo lubią naśmiewać się z białych. I, I z tego, że oni wszystko biorą na poważnie. Oni są takim narodem luźno podchodzącym do życia. Trochę jak w chłopaki nie płaczą, że nie? Mają, mają ten luz. I jest taka teoria, która mówi o tym, że to wszystko to było, to, to był, wiesz, to, to był żart. To, to było robienie sobie żartów, wiesz, z, z, z białasów, którzy, którzy przyjeżdżają i, i wiesz, nakręcają i ro, robią sobie robią z tego jakąś nie wiadomo, jaką, jaką, jaką akcję. No bo rzeczywiście pojawiały się tam redakcje dużych, yy, redakcje du, du, dużych czasopism, te, także yy, redakcje telewizyjne, i, czy z Wielkiej Brytanii, czy, czy ze Stanów Zjednoczonych. Więc nie wiadomo, może tak samo po prostu oni byli yy, 10 razy ponad, ponad to wszystko, co, co w zachodnim świecie, i, i to było jedno, jedno wielkie fiasko. Polecam książkę z wydawnictwa czarnego Afronauci z Zambii na Księżyc, Pan Bartka Sabeli. Jest w, mega fajna książka. On sam, sam tam był, szukał, szukał, szukał tak naprawdę dostępu do, do dokumentacji związanych właśnie, właśnie z tym wydarzeniem. No bo od, od czasu tak naprawdę tych, tych lat 60., w których, w których właśnie afronauci z Zambii się pojawili. No to, to wszystko ucichło, i, i, i przez wiele lat y, ciężko było uzyskać jakiekolwiek informacje odnośnie, odnośnie właśnie tej Akademii Nauk powołanej przez naszego bohatera. Jeżeli chodzi o, o same y, sprawy kryminalne, tak jakby, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że nie było żadnej sprawy kryminalnej, jest jedna historia, znaczy wiedziałem o dwóch, Sprawach kryminalnych, które się wydarzyły w Zambii. No, znaczy to nie jest, nie jest na pewno jedną kojarzysz też. Może to, nie, to nie jest, to nie jest typowo sprawa kryminalna, tylko sprawa, która pasowała do naszego podcastu. Bo czasami mieliśmy wypadki komunikacyjne, w tym lotnicze. Mhm. Czyli kojarzysz pewnie wypadek, za, znaczy katastrofę lotniczą zambijskich piłkarzy z 93 roku. Hmm, bo, chyba, może chyba, no, coś kojarzy, no by, by, by Była taka kasterza lotnicza, o, o której nie chciałem już wspominać, bo to by był tak naprawdę du, dużo dłuższy du, dużo, duż, temat. Ale chciałem poruszyć jedną historię, w której sam akt czyn zabójstwa nastąpił właśnie w Zambii. Lorenz, Larry Rudolf i Bianca Rudolf żyli w otwartym małżeństwie, pochodzili z okolic Pittsburgha. Mając sporo siana, które spływało do nich z uwagi na praktykę dentystyczną oraz szeroką sieć przychodni dentystycznych, których byli właścicielami, wspólnie wybrali się do Zambii na safari w 2016 roku. Po udanych wakacjach zaczęli się pakować, a gdy Lorenz wyszedł do łazienki, usłyszał strzał z, z sąsiedniego pomieszczenia. Wtedy zauważył leżącą w, kału, w kałuży krwi żonę, która w trakcie pakowania strzelby. Do torby doprowadziła do nieośnego wystrzału w swoim kierunku. Tak, oczywiście, prezentowana była historia przez samego Larego, co nie do końca okazało się prawną, czego można się domyślić, z racji tego, że o tym w ogóle mówimy. Ale zambijskie służby potwierdziły wypadek. Klary otrzymał od ubezpieczali 5 milionów dolarów, a ciało Bianki, jeszcze przed powrotem do stanów, zostało w Zambii skremowane. I to pojawił się zgrzyt, który przekazał funkcjonariuszom FBI przyjaciółka denatki. Nie pasował jej fakt tak szybkiego skremowania ciała przyjaciółki, szczególnie, że ta była żarliwą katoliczką, która do kremacji, łagodnie mówiąc, nie była przychylnie nastawiona. I to zaczęło rodzić pytania. A gdy to wchodzić głębiej, coraz mniej poszlak wskazywało na wypadek. Po wyglądzie rany postrzałowej funkcjonariusze FBI oraz służby konsularne uznały, że pani Rudolf została postrzelona z odległości dwóch, do pół stopy, czyli 61 do 107 centymetrów. I nie jest możliwe, by sama jakby ciągnęła spust strzelby, no by musiała mieć jakieś prze, przedługie ręce. To już jakby dyskwalifikowało wersję męża. Okazało się, że mimo tego, że, że jakby małżeństwo było w takim otwartym związku i żona wiedziała o, o, romansie, o romansie właśnie Larego z jedną z menadżerek tej całej sieci dentystycznej. No to oni dogadali się, że jednak nie za bardzo im, im pasuje ta żona, która zaczęła, zaczęła gdzieś tam wskazywać, że fajnie by było tą menażyczkę zwolnić. Czyli była kwestia i finansów, i, i miłości. Skończyło się oczywiście tym, że, że Lary został, został skazany w 2022 roku. No, no wszystko jakby wskazywało na to, na to że, że on stał za tym postrzałem. I, I kończąc, tylko y, chciałem stwierdzić: y, wiele czytałem o Zambii. Jest, jest to mega ciekawy kraj. No dzisiaj byliśmy, tak naprawdę, w, 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 też nieodkrytym nie, nie przez nas na pewno Peru. Teraz jest Zambia. Y, Taki podróżniczy odcinek. Bardzo podróżniczy z... odcinek. <laughs> Szczególnie chciałem wspomnieć o tym, bo Zambia jest to jedno z wielkich osiągnięć. Tego kraju, że jest stabilna i jakby wiarygodna demokracja cały czas tam. Co kilka lat organizuje się w Zambii pokojowe wybory od czasu uzyskania niepodległości w 1964 roku nie doszło tu nigdy do wojny domowej czy walk etnicznych. Coś w ogóle jest, w ogóle w, w Afryce jest jakimś totalnym sztosem, tak nazwijmy to. Obecnie ponad 80% dzieci umie czytać i pisać. Ojcem narodu jest były prezydent, właśnie Kenneth Kanda, łagodny dyktator, który niepodzielnie rządził krajem w latach 64-91. W 92 roku, po pokojowym przewrocie, demokratyczne wybory wygrał nowy prezydent, i następne wyglądały w podobny sposób, więc tak naprawdę tam cały czas, cały czas yy, działa to wszystko demokratycznie. Oczywiście mają swoje, swoje problemy gdzieś tam. Z, z korupcją cały czas, jakby problem z wykształceniem, z, jakimś, z podstawowymi rzeczami, tak jak, tak jak to często wygląda w Afryce. Ale samo to, że, że przez tyle lat trwa tam demokracja, nie ma żadnych rządów dyktatorskich, nie ma, nie ma walk etnicznych, nie wiem, plemiennych, no to jakby pokazuje, że, że jest to kraj ciekawy z całą pewnością i. I geograficznie, i, i w ogóle jeśli chodzi o, o naturę, jest super, jest na pewno miejscem nieodkrytym. Dlatego polecam się zainteresować w ogóle tym krajem, bo ja totalnie nie wiedziałem nic o nim wcześniej. A, a gdy zacząłem się wczytywać, to, to, to z całą pewnością byłem, byłem coraz bardziej zainteresowany, i dlatego, dlatego ta cała dzisiejsza historia. No, na pewno, na pewno jest to wielkim osiągnięciem. W... Takim obszarze, gdzie, gdzie ten biały człowiek podpalił tak naprawdę wszelkiego rodzaju etniczne konflikty, po czym zostawił tych ludzi samych z bronią, tak naprawdę. Znaczy, dla mnie, dla mnie, znaczy, ja może sobie z tego nie, nie do końca zdawałem sprawę, ale gdy my żyjemy sobie w Europie. I myślimy na przykład o II wojnie światowej. Wiemy, jakie straszne rzeczy zrobili Niemcy w II wojnie światowej, ale później czytam kwestie kolonializmu i rzeczy, które się wydarzyły jeszcze po tej II wojnie światowej, które były też okropne. I brały w tym udział też na przykład Wielka Brytania i przyjmijmy, czy Belgię, czy Francuzi. I o tym się do końca nie pamięta. A to też warto, warto zdawać sobie sprawę, że, że taki. Ten kolonializm to też była przestraszna rzecz i trwała jeszcze bardzo długo. No, no przecież <laughs> wymysłem białego człowieka jest nawet tak zwane ludzkie zone, gdzie, gdzie, organiz... gdzie robiono takie wybiegi dla, dla ludzi i, i te, te rzeczy funkcjonowały bardzo długo, nie? Co, co, co jest straszne. Zresztą. Zresztą no, to, co się działo w tamtych, w tamtych rejonach, jeśli faktycznie zgłębić te rzeczy, e, a tego nas nie uczą w szkołach, nie? Albo nie, bardzo, le, 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 bardzo u, powierzchownie. U, u nas jest tak, że to <grym> jakby totalnie największe zło skończyło się na II wojnie światowej. Później było cały czas zło, ale gdzieś tam, no, wi no wiadomo, kwestia historii y y współczesnej, ale. Ale ten kolonializm cały czas długo, przez, przez, przez długi czas tam w Afryce trwał i, i, i wiele państw brało w tym czynny udział, które, które tak naprawdę traktujemy jako. Wiesz... Tak, tak, tak. No. No, warto warto to, 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 te, te kwestie zgłębiać i warto, warto o tym czytać uzupełniać, uzupełniać swoją wiedzę. No, ten konflikt, o którym tak naprawdę wiemy wiemy najwięcej, czyli um, ludobójstwo w Rwandzie, um, to jest. To jest naprawdę okropna historia, tak? To co się tam, to, co się tam wydarzyło, a prawda jest taka że te, tego typu um, sytuacji było, było więcej, tak? I, I warto sobie zdawać z tego sprawę i, i, i warto. Warto wiedzieć o tym i pamiętać o tym, że takie rzeczy miały miejsce, bo naprawdę były straszne. Zresztą to, o czym też mówiłem w wypadku mojej historii, może nie, nie rozwijałem jakieś, jakoś tego tematu znacznie, ale właśnie te wszystkie traumy, z których narodziła się tak naprawdę idea Pisztakos, to właśnie też wynikają z, no, z okropieństw, jakie ci ludzie przechodzili. Wyniku kolonizacji, nie? przede wszystkim przez, przez hiszpańskich kolonizatorów. Tam też dochodziło do, do tak naprawdę ludobójstwa. A to, co, to, co nie, nie uczyniło ludobójstwa, to uczyniły choroby, które też biały człowiek przyniósł ze sobą. Nie? Więc naprawdę, naprawdę, są to, są to historie, o, o, o których niewiele można się dowiedzieć ze szkolnych podręczników, a są naprawdę mrożące krew w żyłach i, i potrafią nam zrozumieć dużo rzeczy. E, jakiś taki kulturowy bagaż, który, który nie, niektórzy ludzie pochodzący z różnych stron świata, o których niewiele wiemy, mają i, i, i te, te rzeczy ży, żyją w nich do, 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 do dzisiaj. Warto. Warto uzupełniać, uzupełniać, swoją wiedzę, bo to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy. I pozwalają wyjaśnić wiele, wiele jakby obecnych konfliktów, problemów, trudności, z którymi nie, z, się z, to, mierzymy. Zawsze warto patrzeć szerzej, a nie, 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 nie jasne, mieć jakichś tam krótki. Jasne, no, no, no najgorzej to właśnie patrzeć z takiej perspektywy właśnie Białego człowieka w, w Europejczyka, Europejczyka, nam, Europejczyka no. który, który jakby niewiele widzi, poza, poza tym, 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 tym swoim fyrtlem. <grym> to co, no taki nietypowy trochę odcinek. Mam wrażenie, że mówię, za, <grym> mówię to za każdym razem ostatnio, że nietypowy odcinek, ale to właśnie. Może, może na, tym to, na tym to polega, żeby, żeby zaskakiwać i. I przykładać ucho i oko tam, tam gdzie może się nie, nie spodziewacie. I mam nadzieję, że tego typu podejście też, też Wam się podoba, i nawet jak nie jest jakoś bardzo kryminalnie, to, to też z tego czerpiecie wiedzę i czerpiecie rozrywkę. W takim razie widzimy się, słyszymy się już, już niedługo. Mam nadzieję, że tym razem żadne mm, niespodziewane historie nas nie, nie dosięgną. I tym razem m, e, liczę na to, że, że trochę, te, trochę te przerwy między odcinkami będą, będą krótsze. Ale o tym też mówię już któryś odcinek z rzędu. <laughs> może lepiej po prostu. E, pożegnamy się. Życzymy Wam le, wszystkiego dobrego. Le, 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 lepiej się miło zaskoczyć zawsze. Tak. E, wszystkiego dobrego w nowym roku. E, I do następnego. Cześć. Podziękowania dla patronek i patronów. No nie gadaj, powstaje przy wsparciu patronek i patronów. Wasza pomoc bardzo motywuje nas do działania i pozwala dalej się rozwijać. Szczególne podziękowania należą się Markowi Wieczorkowskiemu, Annie Polak, Agacie Syc, Magdalenie Skawinie, Annie Hardin, Skwierczykowi, Monice Rogalskiej, Monice Wróż, Dorocie Karpowicz. Oraz Monice Kołacińskiej. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Was.